Cuda Polski. Piękno przyrody, pomniki pracy, zabytki dziejów. Jerzy Smoleński. Morze i Pomorze. Czyta Danuta Stenka. Rozdział pierwszy. Polskie wybrzeże Bałtyku. Od Tatr do Bałtyku dźwięczy polska mowa. I po dawnemu jak przed zbrodnią rozbiorów, jak za chrobrego, do morskich wybrzeży sięga Państwo Polskie. Związane z morzem najistotniejszą serdeczną arterią swych ziem Wisłą. Tu, u krańca stałego lądu, znajduje się granica najbardziej naturalna ze wszystkich, jakie przyroda dać może. I wrota na świat daleki stojące otworem. Granica ta. Szczupła zresztą, a wrota uchylone raczej niż otwarte. Wszak 142 km linii brzegowej, z czego blisko połowa przypada na wąski język Półwyspu to to niespełna 3% granic dzisiejszej Polski. Niemniej posiadanie własnego wybrzeża stanowi, mimo jego szczupłości, skarb nieoceniony, którego wyzyskanie od nas tylko zależy a który wyzyskać musimy by dawne błędy odrobić. Wolność nad wszystko miłujący przodkowie nasi nie rozumieli na ogół, że morze jest symbolem wolności, szerszego oddechu dla swych piersi szukali w stepowym wichrze dzikich pól, nie w słonym podmuchu fal morskich. Nie wiedzieli, że przestwór oceanu to wielka arena, na której państwa i ludy dobijać się mogą potęgi i znaczenia, że może to niepodległość. Wyjątkiem były genialne zamysły Władysława IV usiłującego stworzyć silną polską flotę. Bramę ku morzu daliśmy sobie przymknąć. Na progu jej rozsiedli się obcy. A dzisiaj na drobnym tylko odcinku wybrzeża włada polskie państwo. Od rzeczki Piaśnicy, przepływającej Jezioro Żarnowieckie i tworzącej granicę na zachodzie, ciągnie się to polskie wybrzeże zrazu prostą, nieomal wyrównaną przez prądy i fale linią ku wysokiemu rozewskiemu przylądkowi, zanurzając się łagodnym płaskim skłonem o szerokiej, piaszczystej plaży, wieńczonej wałem wydm. Wydmy te w pobliżu Piaśnicy. Większy pokrywają obszar, tworząc labirynt wzgórków porosłych sosnami i wrzosem. Ruchome niegdyś przesuwały się one pod wpływem wiatru w zabrzeże, zasypując lasy, których śladem pnie zczerniałe wystarczające z pod piasku. Kryją się one, podobnie jak stare torfy, nawet pod poziomem morza, świadcząc o zanurzeniu wybrzeża. Poza łańcuchem wydm. Rozlewa się na samej granicy długie, a wąskie jezioro żarnowieckie, opodal którego wznoszą się mury starego gotyckiego kościoła, obok ruin średniowiecznego, jeszcze przez książąt pomorskich fundowanego klasztoru. Dno jeziora, wyżłobione pierwotnie przez lodowcowe wody, zajęte zostało następnie, po obniżeniu wybrzeża, przez morze i tworzyło wąską zatokę. Póki rosnące z wolna ławice napływów osadzanych przez prąd przybrzeżny, nie zamknęły jej od północy. I póki wiatr nie usypał wzdłuż nowego brzegu piasczystej grobli. Malownicze, lesiste wzgórza sąsiadują z jeziorem na południu. Ku wschodowi natomiast zalegają za zabrzeże Bagna, zielone łąki podmokłe, torfowe pola i rozległe wrzosowiska karwieńskich i bielawskich błot. Tu na wielkich, pustych przestrzeniach rozkwita wrzos i wrzosień, wrzos błotny, zbitą tworząc pokrywę, nad którą gdzie gdzieniegdzie tylko wznoszą się karłowate sosenki, brzozy krzewiaste i nikłe kępy wierzb. Opodal rude ścielą się torfowiska, zaklęsła ich powierzchnia opada w niektórych punktach poniżej poziomu morskiego. To też niejednokrotnie w czasie większych burz. Morze, które podkarwią energicznie brzeg nadgryza, szarpiąc zanurzone stare torfy, zdołało wtargnąć tu, przelewając się przez niskie wały wydmowe. I trzeba było w najniższych miejscach ląd tamą przed naporem fal ubezpieczać. Do wydm zarosłych, pokręconą, poszarpaną wichrem sośniną, przeważnie sztucznie zalesionych i pieczołowicie chronionych przed rozwianiem, tulą się ciche wioski rybackie wśród barwnych kobierców wrzosowisk. Nadbrzeżnych nasypów, których las jeszcze opanować nie zdołał, czepiają się kępy niskich traw, słonorośle, między którymi modry rozkwita mikołajek i zarośliska wiklin. Za nimi stopniowo wkracza na piaski sosna, jałowiec i wrzosy. Dalej na wschodzie Teren podnosi się. Skraj lądu urywa się ku morzu wysokim i spadzistym progiem, podartym głębokimi parowami, dźwigającym się w jastrzębiej górze do 66 metrów nad poziom morza i załamującym się w rozewskim przylądku. To północny brzeg Swarzewskiej Kępy, jednego z tych płaskich, rozległych, szerokimi dolinami rozdzielonych wzniesień. Które budują nadbrzeżną krainę polskiego morza. Skłon zatula buczyna i gęste zarośla krzewów. Nieraz zwartą masą osłania go kolczasty, pięknie kwitnący rokitnik, który w Polsce poza wybrzeżem jedynie w pieninach rośnie. Opodal jednak nagie świecą zerwy, a głazy ze zbocza wydarte zaścielają ich podnóże. Tu pocięty, wyniosły, tamą przed kruszeniem się i obsuwaniem u brzegu chroniony cypel rozewia, zieleni się gęstwą drzew. Porastają go stare buki, spośród których zdala bieleje wieża latarni morskiej, największej nad całym Bałtykiem. Potężne jej refraktory rzucają błyskające co kilka sekund snopy światła, widoczne na morzu z odległości 40 kilku kilometrów. Stanowią one drogowskaz dla statków na Bałtyku płynących wzdłuż polskich wybrzeży. W czasie mgły orientuje żeglarzy przerywany ryk sygnałowej syreny rozewskiej. W przedłużeniu odchylającej się od rozewskiego przylądka ku południowemu wschodowi linii stromego, urwistego, podmywanego falami wybrzeża, wyrasta w Zatokę Gdańską, zaledwie przyczepiony do Swarzewskiej Kępy, Półwysep Helu, długi, wąski i niski, oddzielający piasczystą groblą, rzuconą na fale, zatokę Pucką, morze małe, od pełnego wielkiego morza. Odtąd brzeg Bałtyku zmienia już zarys, traci prosty, wyrównany przebieg. Urozmaicają go wielkie zatoki, płytkie zalewy, od otwartego morza odcięte. I wstęgi piasczystych mierzei łukiem w poprzek zatok przerzucone. Półwysep Hel przypomina te mierzeje i kosa Półwyspu Helskiego. Stworzyły go również u wstępu do zatoki fale morskie i dążący tu niestrudzenie od zachodu prąd przybrzeżny, który od wieków przesuwa z krajem nadgryzanego lądu masy piasku. Porywane u burzonych wybrzeży. Niszcząca działalność morza, które podcięło urwiste północne stoki Swarzewskiej Kępy, niegdyś niewątpliwie stanowiącej wysunięty półwysep, znalazła tu rekompensatę w akcji budującej. Porwany na zachodzie i wleczony prądem wzdłuż brzegu materiał osiadał w spokojnych wodach zasłoniętych załomem wybrzeża, tworząc początkowo podmorskie mielizny. Aż z czasem wynurzył się nad poziom morza w postaci niskiej ławicy. I dzisiaj towarzyszy północnym brzegom Helu prąd od zachodu płynący. Od południa zaś obmywa półwysep prąd, który początkowo od Gdańska zdąża w stronę Pucka, a potem również na wschód się kieruje. U ich zbiegu wędrujący piasczysty osad opada na dno. Cypel półwyspu wygięty ku wnętrzu zatoki, zwolna narasta, przez to stopniowo przedłużając się ku południowi. Praca to mozolna. W sąsiedztwie bowiem opada dno morskie poniżej 50 metrów i dopiero dalej na południu podnosi się płyciej. Nieprędko osad wypełni i zasypie tę przerwę i przez gromadzone w przedłużeniu helu napływy odetnie dalszą część zatoki. W miarę wiekowego cofania się urwistego północnego wybrzeża Swarzewskiej Kępy, z której wał Mierzei wyrasta i jej brzeg od strony Pełnego Morza ulega zniszczeniu, Mierzeja przesuwa się ku południowemu wschodowi. Równocześnie fale szarpią jej brzegi od Zatoki Puckiej. W ich obronie zbudowano koło Kuźnicy i Jastarni długie palowe ściany. Szczególnie burze zimowe, które wpędzają na plaże zwały Krymorskiej, kruszą wybrzeże Małego Morza. Powstają wyrwy, obok nich rosną nowe napływy. Przebieg linii brzegowej, drobnym zazwyczaj, lecz częstym podlega tu zmianom. Wąski wał mierzej nieraz padał ofiarą w walce z morzem. Przerywany w słabszych, węższych miejscach, zmieniał się w szereg wysp między którymi otwierały się cieśniny, tworząc bezpośredni dostęp z pełnego morza do Zatoki Puckiej. Zmienny ich obraz ukazują nam stare mapy z XVII i XVIII wieku. Z początkiem XIX wieku ilość tych wysp dochodziła do dwudziestu 27. Przez krótki czas przenosiła nawet 40. Z czasem zabliźniały się te przerwy. Zasypywał je i zamykał odmiał piasczysty niesiony przybrzeżnym prądem. Teraz utrudnia ich ponowne powstanie człowiek, utwierdzając wybrzeże. Ale do ostatnich czasów udaje się przecież morzu przedrzeć się przez wątłą nasadę półwyspu między Wielką Wsią a Kuźnicą. Półwysep Helski, długi w całości około 35 km, zrazu zupełnie prostym u nasady wąskim pasem się ciągnie. Obustronne brzegi zbliżają się w kilku miejscach do siebie także wówczas zaledwie o kilkaset metrów, 200-300, dzieli je od siebie. Dopiero przy końcu, od jastarni, łagodnym łukiem skręcając w przebiegu ku południowi, rozszerza się Hel do około trzech kilometrów. Długie wały i bezładne garby wydm zaścielają jego powierzchnię, utwierdza je roślinność. Zrazu rzadkie pokręcone sosny i kępy krzewów, potem zwarta wstęga lasu zarasta półwysep w całej długości i chroni piasek przed zwianiem. Umocnienie brzegów w najbardziej zagrożonych miejscach, jak pod górą lubek, i sztuczne zalesienie ponadbrzeżnych zasypów, to jedyna obrona, by napór fal w czasie burzy nie przerwał podatnej wstążki lądu, jak tylokrotnie w przeszłości. U skraju półwyspu szeroka, płaska ciągnie się plaża. Od strony pełnego morza wznosi się wzdłuż niej główny, najwyższy pas wydmowy, który wiatr z piasku wyrzuconego na brzeg usypał. Na zachodzie, bliżej brzegów małego morza, towarzyszą mu niższe wały. Od połowy półwyspu tracą wyspy regularny przebieg i coraz większą zajmują przestrzeń. Równocześnie Wysokość ich rośnie, także ponad 20 metrów się wznoszą. Czasem rozpadają się tu w bezładne, pogarbione grzbiety i wzgórza, czasem wyraźne zataczają łuki, wśród nich widnieją zaklęsłe, nieregularne kotlinki. Cienisty burs ciągnie się od połowy półwyspu. Pod jego osłoną wrzos różowy porasta, a obok nagie bieleją piachy. Między drzewami przegląda siny przestwór morza. Koło jastarni roztacza się śliczny las mieszany. Świeżą jego zieleń rozświetlają aleje białych brzus. Niedawno wybudowana linia kolejowa przebiega Mierzeję Helską aż do końca, wiążąc ze światem odcięte dawniej i zapomniane osiedla. Prócz helu zbudowanego na samym cyplu, Cztery tylko skromne wsie kaszubskie leżą na piaskach półwyspu i żyją z morza. To chałupy albo cejnowa, kuźnica, jastarnia i bur. Przysiadły one u zwężeń lądu w miejscach, gdzie najbardziej zbliżają się do siebie brzegi Wielkiego i Małego Morza, Zatoki Puckiej, gdzie ludność rybacka z obu najłatwiej korzystać może. Dzisiaj rozrastają się. I udostępnione komunikacji przystosowują się stopniowo do nowej roli kąpielisk morskich. Zachowały jednak jeszcze charakter starych osad kaszubskich, z nieregularnie wśród piasczystych pulek rozrzuconymi drewnianymi chatami, słomianą czasem jeszcze pokrytemi strzechą. Największa z osad, jastarnia, wtulona między pas, wydm, lasem porosłych a rozległe niskie łąki nadbrzeżne. Posiada jedyny na międzymorzu parafialny kościół katolicki, do którego w niedzielę i święta zdążają na łodziach pobożni rybacy z dalej położonych wiosek półwyspu. Między jastarnią a borem znajduje się największa na naszym wybrzeżu wędzarnia ryb. A dalej na wschodzie widnieje ponad lasem latarnia morska, wzniesiona na szczycie wydmowego wzgórza. U samego końca półwyspu rozsiadł się Hel, zamożne i czyste miasteczko rybackie, z niewielkim portem i kąpielowym letniskiem. Z pruskiego muru wzniesione domki skupione wzdłuż jednej szerokiej aleją drzew zacienionej ulicy, szczytowymi zwracają się do niej ścianami. Strome ich dachówką kryte dachy czerwienią się wśród zielonych sadów. Resztką zaledwie bogatych ongi zabytków szczyci się, wielokrotnie złupiony, kościół gotycki, protestancki od XVI wieku. Jak ludność samej osady, w której Gdańsk wówczas wprowadził reformację. Po południowej stronie miasteczka otwiera się nieduży port. Świeżo przez rząd polski przebudowany, dostępny dla mniejszych statków o zanurzeniu do trzech metrów. Pełno w nim kutrów i łodzi rybackich. Tu zawijają pasażerskie statki utrzymujące stałą komunikację między Helem a Gdańskiem Gdynią i Sopotem. Opodal ciągnie się rojna i gwarna latem plaża kąpielowa z łazienkami i długim w morze wysuniętym pomostem. W sąsiedztwie lesistych wzgórz wznoszą się wille letników, których z każdym rokiem zjeżdża się tu więcej. U wschodniego brzegu sterczy za helem wyniosła i smukła wieża latarni morskiej. Z jej szczytu roztacza się szeroki widok na morze, z trzech stron cypel półwyspu oblewające. Na pas Mierzei, zwężający się i zanikający w dali, na niewyraźnie rysujące się na horyzoncie przeciwległe wybrzeża Puckiej i Oksywskiej Kępy. Hel jest głównym centrum naszego morskiego rybackstwa. Jest on siedzibą Morskiego Laboratorium Rybackiego stacji naukowej poświęconej systematycznym badaniom biologicznych stosunków Polskiego Morza. Dzisiejszy Hel, nowy Hel, założony został w XV wieku w pobliżu prastarej osady, zwanej stąd dla odróżnienia starym helem. Leżał ten Hel pierwotny o parę kilometrów dalej na zachodzie. I kwitnął już wówczas żeglugą i handlem. Rywalizacja wzajemna sąsiadujących miast, przewaga potężnego Gdańska, a przede wszystkim zawieruchy wojenne wstrzymały je w rozwoju i zaciężyły na ich losach. W XVII wieku, w czasie wojen szwedzkich, zniszczony został stary Hel i popadł w ruinę, z której już się nie podźwignął. Dzisiaj na jego miejscu Puste, piaszczyste widnieje wybrzeże. Nie jedyna to zresztą historyczna osada na półwyspie, która zniknęła bez śladu. Niegdyś wznosiły się na Mierzei dwie warownie nadmorskie, zbudowane przez Władysława IV. Władysławowo, założone przy ówczesnej przerwie półwyspu, gdzie obecnie chałupy, i druga Kazimierzowo, podobnie położona w okolicy dzisiejszej Kuźnicy. I po nich. Śladu dzisiaj nie ma. Tylko baśnie rybaków przekazują mętne wspomnienia o zatopionych w morzu miastach, a dzieje niosą wieść o mądrym królu wojowniku, który wartość morza dla Polski rozumiał i na brzegach jego wznosił zapomniane strażnice. W gawędzie wieczornej słucha tych baśni i podania dziejów krąg słońcem i wiatrem morskim opalonych harcerzy. Zachodzące słońce złoci napięte płótna namiotów, co wyrosły tu na miejscu dawnych umocnień królewskich. Nowe warownie wychowujące pokolenie, które naprawi błędy przeszłości. Hasłem mu będzie: "Może", odzewem: "Pomorze". Wybrzeże Zatoki Gdańskiej. Wynurzona z wód piaszczysta grobla Helskiego Półwyspu, odcina od pełnego morza zachodnią połać Zatoki Gdańskiej. Sąsiadująca z nią część polskiego wybrzeża, zmienny i urozmaicony ma wygląd. U wylotów szerokich dolin piaśnicy, Redy i chylońskiego potoku, brzeg niski jest i płaski. Fala szarpie tu stare torfy zanurzające się pod poziom morza i zasypuje je piaskiem. Morze wciska się głębiej. Ale gdzie wysokie kępy, Swarzewska, Pucka, Oksywska i Radłowska, dotykają brzegu, tam ukazują się strome urwiska. Lesiste przylądki przeglądają się w toni i świecą u podnóża nagiemi zboczami, które podgryza napór wód zawalając głazami wąską plażę. To też zachodni, polski brzeg Zatoki Gdańskiej obfituje w malownicze odcinki. U południowej granicy, nad wsią Kolipkami, która niegdyś była własnością Jana Sobieskiego, a po jego zgonie królowej Marysieńki, lubiącej tu przebywać, dźwiga się nad brzeże w górze zamkowej wyżej 40 metrów. Zarastają je często dęby i buki. U wylotu sąsiedniej doliny Kaczego Potoku zaciszna zatoka pod Orłową mieści kąpiele morskie i małą przystań. Za nią wysuwa się przylądek orłowski, bukowym zacieniony lasem, i wysoki, stromy parowami pocięty brzeg radłowskiej kępy. Jej niespokojna wzgórzysta powierzchnia piętrzy się do 91 metrów. Najwyższe to wzniesienie nad naszym wybrzeżem, a zarazem jedna z najpiękniejszych jego części. Zawieszony nad morzem mieszany las o pierwotnym charakterze kryje tu rzadkie w Polsce rośliny, wśród nich rosnącą w południowej Skandynawii Jarzębinę Szwedzką. Strome żleby. Wdzierają się w podcięte stoki. Usuwiska i obrywy obnażają zbocze i wytwarzają ściany spadziste, urwiska urozmaicone niekiedy fantastycznymi cyplami ziemnych piramid. Głazy i żwiry zalegają wąską zazwyczaj plażę. Dalej na północy, poza niską podmokłą doliną hylońskiego potoku, Uchodzącego do szerokiej zatoki gdyńskiej, gdzie rozbudowuje się port, rozpoczyna się z kolei kępa oksywska, płaska i równa. Jej wysoki, gęstwą drzew otulony występ tworzy przylądek, który, panując nad zatoką Gdyni, dźwiga latarnię morską. Na wierzchowinie w Oksywiu prześlicznie położony kościół, założony jeszcze przez pomorskich książąt, spogląda na dalekie morze. Obok na stoku cichy wiejski cmentarz słynie z widoku, który się stąd otwiera. Wyniosły brzeg obsuwa się w wielu miejscach. Pod obórzem zsypująca się krawędź porywa w dół krzewy i drzewa. Szeroka dolina, która, wytyczając drogę chylońskiemu potokowi, ogranicza kępę oksywską od południa. Obiega ją półkolem na zachodzie i na północ od Kępy z powrotem dochodzi do morza, wytwarzając tu ponownie niskie wybrzeże. Ogromne, w kopami podcięte torfowiska rozpościerają się tu w głąb lądu. Piasczysty wał oddziela je od brzegu. Wzdłuż szerokiej plaży przeświecają, wśród porastających nasyp traw, wydmuszycy i pszenicy wydmowej ametystowo kwitnące mikołajki. Do niedawna największe stanowisko tej rzadkiej, już dzisiaj chronionej w Polsce rośliny. Koło rewy wysuwa się w morze płaski i niski półwysep piasczysty, tworząc wąski cypel zwany przez rybaków szpyrkiem. W jego przedłużeniu biegnie w poprzek Małego Morza, na przestrzeni przeszło 10 kilometrów, aż do Półwyspu Helskiego, szeroka podwodna ławica – mewiarewa. Tak płytka, że grzbiet jej w czasie silniejszych północno-zachodnich wiatrów wynurza się nawet nad wody. Stada białych mew krążą nad mielizną, żerując na niej, stąd jej nazwa. Mewiarewa trafia mierzeje helu nieomal w połowie, koło Kuźnicy. Odcinając w ten sposób część wewnętrzną zatoki Puckiej, utrudnia wstęp do niej. Wąska, zaledwie do 4-6 metrów obniżona i sztucznie utrzymywana przerwa ławicy, tak zwana dybka, otwierająca się w poprzek niej w pobliżu Cyplarewy, umożliwia żeglugę. W zatoce rozlewa się płytkie morze. Jedynie w zaklęsłym kotle pod kuźnicą dno dochodzi siedmiu metrów głębokości. Na północ od rewskiego Szpyrku płaskie, moczarowate i szuwarem zarosłe wybrzeże cofa się. Za ujściem redy widnieją w pobliżu brzegu niewielkie napływowe wysepki. Puste i niskie, jedyne to wyspy na polskim morzu. Potem jednak brzeg znowu się podnosi, granicząc z kępą pucką. I załamuje się u Rzucewskiego Przylądka. Z Rzucewa, które było własnością Jana III i gdzie wielki król często przebywał, biegnie w stronę osłonina słynna Aleja Sobieskiego. Czterema szeregami ciągną się tu przez dwa kilometry ogromne, rozłożyste lipy, królewską pono jeszcze ręką sadzone. Tu z krawędzi kępy roztacza się prześliczny widok na wody Zatoki Puckiej, na wtulony w nią port i miasteczko, na długą wstęgę helskiego półwyspu zamykającą horyzont. Cichy to kąt i piękny. Nic dziwnego, że zwycięzca z Wiednia chętnie tu zjeżdżał. Na wzgórzystej wierzchowinie rosną lasy, opodal łany zbóż kołyszą się pod podmuchem morskiego wiatru. W dole u podnóża kępy chaty rybaków obsiadły brzeg, i ustrojone w welony sieci przeglądają się w morzu. Na północy widnieje kwadratowa wieżyca Puckiej Fary. Puck, w głębi zatoki, stary Puck, dawny port wojenny Rzeczypospolitej, wspomina czasy chwały polskiej floty. A i dzisiejszej flocie wojennej dawał tymczasowy schron. Niewielki basen portowy rybackim dzisiaj głównie służy celom. Morze zbyt płytkie dopuszcza tu statki do najwyżej trzech metrów zanurzenia. Zamulany dojazd od dybki, co pewien czas trzeba pogłębiać. Dla nowoczesnego portu nie ma tu warunków. Puck zachował staroświecki wygląd, mimo rozwoju morskich kąpieli i powstania w willowej dzielnicy. Zniknęły wprawdzie dawne obronne mury miejskie i baszty. Zniknęła stara, pełna niegdyś spichrzów dzielnica portowa. Fale dzisiaj pluszczą na jej miejscu. Pozostał jednak rozległy rynek w środku miasta. I w jego sąsiedztwie szereg typowych domów z wysokimi, trójkątnymi ścianami zwróconych do ulicy, piętrzących się stromymi, czerwonymi dachami. Na wybrzeżu obok przystani wznosi się z daleka już od morza widoczny średniowieczny kościół farny. Surowa i potężna budowla gotycka, która górując nad miastem stanowi najbardziej charakterystyczny motyw w jego sylwecie. W historii polskiej posiada puck Piękne, choć nieraz krwawe, karty. Wiążą się one z walkami o brzeg Bałtyku i próbami stworzenia silnej własnej marynarki. Oblegany i zdobywany kilkakrotnie przez Krzyżaków i Szwedów, zdobywany z powrotem, brany w zastaw przez Gdańsk, zmieniał puck panów, ale Polsce zawsze pozostawał wierny. Za nią się opowiedział przeciw Krzyżakom w wojnie trzynastoletniej. W czasie szwedzkiego potopu nie dał się zająć wrogowi bohatersko wytrzymując długie oblężenie. W umocnieniu i rozbudowie Pucka jako wojennego portu ogniskowały się wielkie plany morskie Władysława IV. To też imię jego sprzęgło się z dziejami tego miasta na zawsze. Podmokła dolina Płutnicy oddziela kępę Pucką od Swarzewskiej, z której Hel wyrasta. Na podnoszącej się terasami wierzchowinie leży tu w kącie zatoki Swarzewo, słynne z świętości, którą tutejszy Kościół się szczyci. Cudowna figura Matki Boskiej, która według legendy przez morze przepłynąć tu miała z protestanckiego helu, jest celem pielgrzymek rybaków z całego wybrzeża. Tu przed patronką swą gwiazdą morza zanoszą modlitwy. Prosząc o obronę przed groźnym żywiołem, z którym walka życie im wypełnia. Wnętrze Zatoki Puckiej to najpłytsza i najbardziej wysłodzona część naszego morza. W słabo słonych wodach żyją obok najczęstszych i najwięcej tu poławianych siei ryby zazwyczaj w rzecznych nurtach bytujące. A więc prócz węgorzy, kryjących się na dnie zarosłym trawą morską. Karpie, liny, karasie i tym podobne, a za to unikają tych wód ryby szczerze morskie. To też rozważano, czy nie byłoby dla naszego rybołówstwa korzystnym, by odciętą od otwartego morza zatokę połączyć z wielkim morzem przekopem przez nasadę Półwyspu Helskiego. Tam, gdzie jest on wąski i niski i nieraz już ulegał przerwie pod niszczącym działaniem fal. Przekoptaki doprowadzając bezpośrednio słoną wodę do zatoki, zmieniłby niewątpliwie jej biologiczne warunki. U brzegów pódzkich porasta trzcina. Na płytkiem dnie krzewią się glony i pokrywa je morska trawa. Mimo nieznacznej głębokości wód fale wzburzone wichrem energicznie podcinają tu brzegi. Morze zmaga się zwycięsko z lądem przesuwając linię wybrzeża. Może drogo jednak okupuje te doraźne zdobycze bezustannym płyceniem zatoki, której dno zasypywane osadami odcięte ławicą mewiej rewy podnosi się ciągle. Z czasem po wynurzeniu się rewy zmieni się zatoka na lagunę, a potem na zamknięte już zupełnie jezioro nadbrzeżne ale długo jeszcze szumieć będą sine fale pod Starym Puckiem, a rybacy puccy nie przestaną zapuszczać sieci w swej cichej, skrytej zawałem mewie i zatoce. Przechodził Stary Puck różne koleje. Bywał siedzibą kasztelanii i starostwa. Był twierdzą i portem. Wskrzeszonej Rzeczypospolitej znów służy jako port... I włodarzy ziemią nadmorską. Rychło gdynia odbiera mu znaczenie miasta nadmorskiego i port. Wejcherowu dostaje się starostwo. Ścichło ponownie życie, najdalej na północ wysuniętego polskiego miasta. Rozdział drugi. Gdynia. Miejsca kąpielowe. Rybołówstwo morskie. Przyrodzonym portem ziem polskich jest zawsze Gdańsk. Miasto niegdyś nasze. U wylotu polskiej drogi wiślanej rozłożone i dziejami złączone z Polską. I związkowi z nią rozkwit swój i świetność XVI i XVII wieku zawdzięczające. W tym właśnie polskim okresie swej przeszłości wzbił się Gdańsk w potęgę i bogactwo. Wtedy zyskał zabytki sztuki i ustroił się w cudną architektoniczną szatę, którą się szczyci, a z którą wiążą się na każdym kroku historyczne polskie wspomnienia. Jasne były korzyści, jakie mu przynosiła rola bramy wielkiego państwa. To też w czasie rozbiorów krwią swych obywateli broniących miasta przed zaborem Przypieczętował Gdańsk wierność swą dla Rzeczypospolitej, a upadkiem znaczenia w ciągu XIX wieku oderwanie od niej przypłacił. Dzisiaj znowu polskim handlem żyje i w bogactwa wzrasta, ale do Polski nie należy. Wraz z żyznym obszarem nadwiślańskich żuław deltowych i skrawkiem wierzchowiny pojeziernej tworzy wolne miasto w którym Polska jedynie z pewnych praw korzystać może, pełni ich nie posiadając. Stąd powstała nieodzowna potrzeba odrębnego, własnego portu, który by zapewniał Rzeczypospolitej swobodny, od nikogo niezależny dostęp do morza. Gdynia jest jego świetnie rozwijającym się zawiązkiem. Tu, u zachodnich wybrzeży Zatoki Gdańskiej, Zbliża się głębsze morze do linii brzegowej. Zasłonięta od wiatrów północnych przez tępy występ przylądka oksywskiego, z którego błyska latarnia morska, u stóp wzgórz lesistych zatacza łagodny łuk rozległa naturalna przystań. Rozsunęły się tu nadmorskie wzniesienia urwiste, kęp radłowskiej i oksywskiej. Środkiem otwiera się ku morzu wylot szerokiej doliny, zajętej przez mokre łąki i torfowiska. Zaledwie skromny potok chyloński spływa jej płaskim dnem, ale ona sama wiąże się na północnym zachodzie z rozległym obniżeniem doliny Redy i ciągnie w głąb lądu na Wejherowo i dalej ku zachodowi, stanowiąc otwartą drogę w zabrzeże. W zatoce Wody dostatecznie głębokie, dno opada do 10 metrów o niespełna kilometr od brzegu, i rzadko zamarzające, poza tym łatwa, wytyczona przez naturalne ukształtowanie powierzchni, komunikacja z wnętrzem kraju, stworzyły tu wyjątkowo korzystne warunki dla założenia portu. Przybywszy na to Jałowe wybrzeże, budujemy portowe paliszcze. Wprawiamy w ruch nowe koleje, prowadzimy poprzez błota nowe drogi i zbogacamy mieszkańców, pisał żeromski w Międzymorzu. Kto bodaj co roku do Gdyni przybywa, ten zachłysnąwszy się pierwszym oddechem wiatru od morza, nim pierś swoją rozszerza i duma nasze, nasza praca, przyszłość nasza. I patrzy, porównywa, wszędzie widząc zdumiewające zmiany, rozmach, rozrost. Idąc szeroką, wielkomiejską ulicą, wywołuje z pamięci obrazy niedawnej wsi rybackiej: strzechy i sieci, błocko i pustkowia torfiaste. Potem pierwsza doba przeistoczenia na skromne kąpielisko i od razu silna, planowa rozbudowa. Od brzegu po buczyną piękną zarosłe wzgórza, z opanowaniem na flankach radłowskich stoków i oksywia, i już jest 35-tysięczne miasto Gdynia. I konieczność wzrostu dalszego wywołana wolą Gdyni Portu. Jest miasto z wszelkimi cechami współczesnego miasta. Z wspaniałymi gmachami użyteczności publicznej, szczególnie przystosowanej do specjalnych zadań daje mieszkańcom i przybyszom wszelką wygodę w połączeniu z zadowoleniem wymagań estetycznych. Znajdujemy je w szczegółach budowniczych. Wybija się w tym nie tylko dworzec kolejowy wychodzący rysunkiem swym poza banalność, wspaniała poczta, pokaźne siedziby banków i licznych urzędów i szkół, lecz także spore już kompleksy gmachów mieszkalnych i pięknie rozrzucone po kamieńcu rozliczne wille. Urok Gdyni polega jednak głównie na mnogości zachwycających widoków. Z każdego niemal miejsca inny obraz, zawsze pociągający. Mamy tu wzgórza i lasy, równie i morze, bloki zabudowań miejskich i portowych, brzeg piasczysty i twarde kontury portu, potworne sylwety dźwigów, kominów okrętowych i masztów, życie portu, rybaka. A w dodatku niewypłoszony dotychczas ruch kąpieliskowy. Ten z ustępuje pod przymusem rozpierającego się portu, umyka za kamieniec, gdzie przed zgiełkiem schronił się najpyszniejszy hotel z łazienkami, dom zdrojowy. Liczne wille i hotele do tej pory służące letnikowi powoli anektuje na swój użytek port. Ostaje się opornie Gdynia rybacka zresztą do niepoznaki zmieniona. Między wyniosłymi ścianami nowoczesnych domostw, jako relikt dawnej doby czerni się strzechą rybacka chata. I wygląda to pięknie. Tam znowu dąb olbrzymi, świadek dawnego spokoju, ostał się na środku ludnej ulicy. Poznikały rybackie ogródki i klety. A tych, którzy się w nich porodzili, przeprowadzono do wygodnych sadyb, przysunąwszy ich nawet bliżej do brzegu. Na nim, na wąskim już skrawku, można jeszcze po staremu przez brunatne sieci popatrzeć na siność morza. Postanowiliśmy już w roku 1920, będziemy mieli port w Gdyni. Łamały się zrazu projekty, ostrożnym trzeba było być. Ten pierwszy port na długo starczyć musi, zanim drugi mieć będziemy. Także robota na dobre się rozpoczęła w cztery lata później. Odtąd lawiną praca szła i dalej idzie. Od najwcześniejszych początków już go eksploatowano. Na chwilę nie spoczął, rósł i pracował, aż dziś o połowę przerósł. Zdolności portu gdańskiego z doby przedwojennej. Już jest wielki i mocny i potężnieje dalej. Trudno się w nim zorientować. Nie w chaosie, bo ład w założeniu i ruchu, lecz w jego ogromie. Z lotu ptaka chyba można by się nauczyć, gdzie te baseny zewnętrzne i wewnętrzne. Baseny i pirsy dla ruchu transoceanicznego i pasażerskiego, dla rudy, węgla, drobnicy, dla rybołówstwa zostawiono też miejsce. Z arterii sieci kolejowej wyciągnęły się pasemka torów kolejowych, położyły się na krawędzi kamiennego wybrzeża, podpełzły do bram rozległych magazynów. Panującym tu zadaniem przeładunek, a hasłem sprawność i taniość, by statkom i wozom kolejowym zapewnić minimum postoju. Stąd ten ruch i praca na miarę tytanów. Robotnika zastępuje potworny robot dźwig, który swą stalową garścią wybiera węgiel z wozu centnarami i ciska w czeluść okrętu lub na odwrót. Z jego kadłuba dobywa auta, paki i wory ciężarów niczem zabawki. Wszędzie widzimy olbrzymie stalowe szkielety tych kolosów martwych na pozór. Celowa wola człowieka wlewa w nie życie i moc, czerpane z odległych o setkę kilometrów wód, których spad rodzi energię w elektrowni Pomorskiego Grudka. Urządzenia przeładunkowe Portu Gdyńskiego mnożą się. Obecnie pracują dwa dźwigi pływające, dwa duże dźwigi mostowe i 33 dźwigi bramowe. Kończy się montaż urządzeń taśmowych dla węgla, dźwigu mostowego dla rudy i reszty dźwigów portalowych. Najbardziej interesującą jest czynność wywrotnicy wagonów, która porywa cały wagon z węglem, unosi i przechyliwszy go, wysypuje jego zawartość w głąb luki okrętu. Trwa to zaledwie parę minut. Przy celowym użyciu można przeładować w ciągu godziny 500 ton węgla. Mnożą się na pobrzeżach magazyny tranzytowe i długoterminowe. Tuż obok wyrósł i rozrasta się dalej przemysł, ściśle oparty o warunki, jakie daje port. Charakterystycznymi stały się już dla Gdyni czerwono-białe, poziome pasy murów łuszczarni ryżu. Po niej z kolei powstaje olejarnia. Stworzy się cała dzielnica, w której się będzie przerabiało surowiec tanio, bo dość wyciągnąć rękę, by odebrać czy dostawić produkt z wody czy na wodę. Na prawie i oczyszczaniu zdrożonych okrętów służy dok pływający i warsztaty Stoczni Gdyńskiej, które przeistoczą się w dużą stocznię z suchymi dokami. Na statkach przewijających się przez nasz port, łopocą niemal wszystkie bandery świata. Najmilszą nam ta własna, która od niedawna się ukazała na falach oceanów. Prowadzą ją w świat wychowankowie Państwowej Szkoły Morskiej. Przeniosła się ona niedawno z Czewa do Gdyni w dziesięciolecie swego istnienia. W jej historii pierwsze miejsce zajął zasłużony nauczyciel Lwów, przeniesiony w stan spoczynku po dziesięcioletniej służbie, w ciągu której wodził swych uczniów w 63 tysiącach mil morskich w 63 tysięcy milach morskich i po raz pierwszy przeprowadził polską banderę przez Równik. Miejsce jego zajął żaglowiec Dar Pomorza. Ufundował go lud kaszubski. Absolwenci szkoły przechodzą na pokłady polskiej floty handlowej jako oficerowie pokładowi i oficerowie mechanicy marynarki handlowej, kształceni na wydziale nawigacyjnym względnie mechanicznym. Pokrewną morskiej szkole uczelnią, także wyższego typu, jest Instytut Handlu Morskiego i Techniki Portowej. Posiadający wydział eksportowo-importowy i budowlano-portowy. Laboratorium Towaroznawcze Instytutu zajmuje się przeprowadzaniem fachowych badań i standaryzacją towarów przechodzących przez port Gdyński. Posiadając port własny, należało uniezależnić się od obcej floty handlowej. Tworząc własną. Zwięzłe jej dzieje porówni nas obchodzą z rozwojem portu. Po nieśmiałych próbach istotnym, poważnym jej początkiem było powstanie państwowego przedsiębiorstwa żegluga Polska. Rok 1927 pierwszym rokiem jej pracy siedem statków poznań Wilno, Kraków, Toruń, Katowice, warta i tczew wywożą węgiel i drzewo, nawozy sztuczne i złom żelazny. W następnym roku przybywa Niemen i Wisła, kursujące do południowej Ameryki, i trzy mniejsze statki. Do eksportu dołącza się sól i cukier. W roku 1930 otwiera się stała linia bałtycka. Chodzą po niej tczew i nowo nabytych chorzów. Poza tymi statkami towarowymi Żegluga polska posiada pięć statków osobowych, z nich Gdynia służy turystyce bałtyckiej, Gdańsk utrzymuje komunikację między Gdynią, Gdańskiem i Helem. Mniejsze Jadwiga, Hanka i Wanda również służą połączeniu między nadbrzeżnymi miejscowościami, uwzględniając przy tym Jastarnię, Orłowo i Sopot. W roku 1929 powstaje Polsko-Brytyjskie Towarzystwo Okrętowe, w którego kapitale uczestniczy skarb państwa w 75%. Jego pasażersko-towarowe statki Warszawa, Premier, Łódź i Rewa łączą Gdynię i Gdańsk z Halem i Londynem. Przewożą pasażerów, a przy tym bardziej wartościowy towar jak bekony, drób bity, masło, jaja. W roku 1930 zawiązuje się Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe SA, Linia Gdynia Ameryka, z 52,2% kapitału polskiego, głównie celem uniezależnienia polskiego emigranta od obcych linii okrętowych. Przy uwzględnieniu 60 tysięcy emigrantów naszych. Co roku ocala się poważną kwotę przewoźnego, którą zabierały obce towarzystwa okrętowe. Dziś już z Gdyni możemy jechać statkami polskimi do Ameryki Północnej. Do Halifaxu w Kanadzie i do Nowego Jorku mogą nas zawieść Polonia, Pułaski lub Kościuszko. Prócz tych trzech towarzystw Koncern węglowy Robur ma własną flotę składającą się z pięciu okrętów, a łuszczarnia eksportuje swe produkty do krajów przybałtyckich własnym statkiem Kopernik. Jakiż to radosny i piękny widok tych czarnych kadłubów, pudeł okrętowych, z których wystarczają przysadziste pochylone kominy. Jak imponującą. Praca urządzeń mechanicznych przyspieszająca ładowanie i wyładowanie. Nadążyć nie mogą, i mimo że w porcie przestronno wiele statków poza jego obrębem czeka w zakotwiczonym łańcuchu. Niemniej pięknie wygląda to nocą, gdy zabłysną tysiączne światła, a ruchliwa fala łamie ich odbicia w płomienne zygzaki. Spokój nocy daje nie tylko sposobność upajania się tajemniczym czarem morza, lecz także pozwala na spokojny bieg myśli, która doprowadza nas do zrozumienia odwiecznej prawdy, na ogół tak dalekiej od nawyków w sposobie polskiego pojmowania. To morze, mokre, głębokie i niebezpieczne, naprawdę nie dzieli, lecz łączy ludy i światy odległe. Wyłączne trzymanie się lądu stałego wyrobiło w nas zaufanie w kołowe środki łączenia krajów. Imponuje nam masyw parowozu pociągu pospiesznego, szybkość samochodu. Nie zdajemy sobie dobrze sprawy z tego, że najdawniejszym, a zarazem najbardziej pierwotnym, a po dziś dzień najdzielniejszym środkiem komunikacyjnym był i jest, a nawet mimo postępu techniki powietrznej także będzie zawsze statek wodny navigare necesse est tylko woda prowadzi daleko jej drogami szła kultura one głównie są podstawą życia gospodarczego pisane są na wodzie jakby nieistniejące a jak bardzo realne i potężne Niby linie sił olbrzymiego w swej budowie dziwacznego pola magnetycznego. Źródłem, a zarazem ujściem jego mnogich linii sił są porty. Gdy nie, rozumiemy teraz lepiej. Znamy i siły, które ją stworzyły, w niej się ujawniają i potężnieją. Na imię im eksport i import. Patrzymy na morze, na zaczątki morze i przyszłej potęgi morskiej i odczuwamy poniewoli przykry brak tradycji na nim. Dosłownie dotyczy to floty handlowej. W Polsce szlacheckiej nie było na to warunków. Do handlu w ogóle, a tym bardziej do handlu morskiego, nie mieliśmy zmysłu. Morze zaniedbaliśmy zupełnie. Zapatrzeni we wschodnie ziemie, ku którym skierowała się ekspansja polityczna i gospodarcza. Wystarczało nam, że nas na morzu wyręczał Gdańsk, co się utuczył na pośrednictwie między olbrzymim spichlerzem polskiego zboża i głodnym zachodem. Po szkodzie będziemy mądrzy, zaniedbania odrobimy. Pod wysoką ścianą oksywskiej kępy szarzeją ciche kadłuby wojennych statków. Lwiątko to dopiero niezbyt groźne dla flot panujących na wielkich wodach lecz zdolne do obrony skrawka własnego brzegu nie tyle nawet pociskiem i torpedą, ile najwyższym napięciem woli nasze morze. Patrząc na Związek Polskiej Floty Wojennej, przysięgamy sobie odkupienie wszystkich błędów dawnej Rzeczypospolitej, co nie umiała ocenić i uszanować morza. Pierwszy polski statek bojowy Smok ukazał się na Bałtyku dopiero w roku 1571. Budował go Zygmunt August w Elblągu. Zygmunt III miał siedem statków. Sławiły się w roku 1627 pod admirałem Dickmanem, bijąc Szwedów pod oliwą. Warto uprzytomnić sobie krótkie dzieje pierwszej naszej floty. Były to trójmasztowce typu holenderskich okrętów wojennych. Zbudowano je w roku 1626 w szybko wzniesionych warsztatach w Pucku. Stały w latarni, dzisiaj zwanej Weichselmünde. U ujścia Wisły. Każdy z nich uzbrojony w dwadzieścia armat, na banderze rysowała się grożąca ręka z krzywą szablą. W obsadzie żywioł polski reprezentowali nawykli do morza Kaszubi. Gdy w lipcu 1626 Gustaw Adolf, 15-tysięczną armię na dwustu okrętach, runął na polskie pobrzeże, stanął przeciw niemu hetman koniec Polski. Młoda polska flota bierze udział w akcji wojennej. Niepokoi śmiało szwedzkie okręty. Pięć z nich zajmuje. W następnym roku, podpłynąwszy pod zajęty przez Szwedów Puck, ogniem działowym przepędza najeźdźców. Znowu uwija się po Bałtyku, gdzie w zwycięskiej walce z dwunastoma okrętami szwedzkimi przebija się ku latarni. A wreszcie okrywa się sławą w dniu 28 listopada, bijąc silniejszą technicznie eskadrę szwedzką pod wodzą admirała Sternskilda, pod wodzą admirała Sternskilda, przez co Gdańsk został uwolniony od blokady. Umacniał się potem w Puckiej zatoce Władysław IV, budując warownie na helskim języku. W założonym przez się porcie Władysławowie tworzy nową flotę. Marzy mu się przytem stworzenie Genui północnej, uniezależnienie się od Gdańska. Niestety nie powiodło mu się zjednać dla swoich planów szlachty. Bez wład jej przerastał zapały królewskie. Podejrzewała w nich niebezpieczeństwa dla swej wolności. Brak środków na utrzymanie floty zmusza króla do czerpania dochodów z ceł pobieranych od okrętów zawijających do Gdańska. Za jego namową Duńczycy podstępnie napadają nocą na okręty polskie i niszczą je. Później długa pustka. Aż dnia 28 listopada roku 1918, w 17 dni po zrzuceniu jarzma niewoli, padł rozkaz naczelnego wodza o tworzeniu marynarki wojennej. Od tej chwili nie ustajemy w jej rozbudowie. Wprawdzie nie panujemy jeszcze nad Bałtykiem, ani nam się marzy współzawodniczyć na oceanach ze starymi potencjami morskimi, lecz mamy czem bronić się. Nie jesteśmy narodem zdobywczym, czyhającym na obce dobro i wolność. Nie trzeba nam pływających twierdz. Cudzego nie szukamy, lecz swego nie damy swoje obronić potrafimy. Temu na razie celowi na morzu służą kontrtorpedowce Wicher i Burza. Doskonałe pod względem technicznym, najlepsze tego rodzaju jednostki na Bałtyku. Równie dzielne łodzie podwodne Ryś, Wilk i Żbik i dywizjon minowców, który tworzą komendant Piłsudski, generał Haller, Krakowiak, Podhalanin, Jaskółka i Czajka. Dywizjon szkolny składa się z jednostek Bałtyk, Mazur, Ślązak, Kujawiak i generał Sosunkowski. Szkolnym okrętem jest Iskra, Wilia transportowcem wojennym, Pomorzanin okrętem hydrograficznym. Pęd Polski na morze już nie powstrzymany. Nie ustaniemy w umacnianiu się nad morzem i na morzu. W flocie naszej będzie patronował duch arciszewskiego, który w XVII wieku niderlandzkie okręty po wielkich morzach wodził. Pojęliśmy już i odczuli, że polskie morze to integralna część ojczyzny, że najściślejszy z nim związek jest warunkiem naszej niepodległości. Miejsca kąpielowe. By poić się szczęściem własnego morza i brać z niego zdrowie, rokrocznie tysiące nad brzeg idą, zaludniając go tłumnie. Na obwódce plaży złotej, niczem koronka bursztynu, pławią się w słońcu gipkie, brązowe ciała. Gaworzy gmyrająca w piasku dzieciarnia, młódź z falą się boryka. Starszego pokolenia radość największa, najgłębsza doczekali. Bogu niech będą dzięki. Starczy szczupłego brzegu na to, by zaniechać kosztownych wypraw nad Adrię czy Atlantyk. Nigdzie zresztą takiej plaży nie znaleźć jak u nas. A z niewieścialcą jedynie niejasno, czym jest dla zdrowia wiatr od morza. W nim tylko prężą się siły, gdy słońce południa mięśnie i wolę jak kwas rozluźnia. Pod względem krajobrazu, jakież różności tu mamy. Począwszy od czarownego Orłowa, gdzie z morzem wiążą się stoki wspaniałym bukiem porosłe, idą te wzgórza ku niedalekiej Gdyni, co wspiera się o spływy radłowskiej kępy. Na tym odcinku najdawniejsze kąpieliska. Drugim to długa mierzeja Helska, na jej cyplu, głęboko w wody werżniętym obok szerokiego piaszczyska. Rozwija się nieprzerwanym ciągiem potok starych wsi rybackich aż po młode hallerowo. Każda z nich hel, Bur, jastarnia, kuźnice, chałupy, wielka wieś i to hallerowo jednocześnie są letniskami morskimi, posiadającymi las, a często i dwie plaże małego i wielkiego morza. I znowu od rozewskiego przylądka po wąski graniczny nurt piaśnicy, szeroki pas piasku przeczystego, ku któremu w równoległych szykach idą łamiące się na szklistej zieleni biało spienione fale. Tu wśród lasu rozsiadła się wytworna jastrzębia góra, z góry patrząca oknami swych willi na nieustanną grę wód, dalej karwia rybacka też ożywiająca się w czas kąpieli. Na ostatku najcichsze dębki, przytulone do sosen i wydm piasczystych. Na południu orłowo, z dawna już posiadające zakład kąpielowy, sąsiaduje z radłowską kępą. Plaże, żwirem częściowo zasłaną, oczyszczono i umocniono. Urok otoczenia jak nigdzie indziej. W pobliskim Radłowie istnieje już osada willowa, planowana w postaci ogrodowego miasta. Dalej na krawędzi kamiennej góry powstało w ostatnich latach nowoczesne, szybko się rozwijające letnisko Kamieniec. Z rozsianych na wzniesieniu will roztacza się prześliczny widok na rozłożony u stóp port gdyński, zatokę i dalekie morze. W głębi zatoki leży Gdynia. Tu, na południe od budującego się portu, ściele się płaskie, piaszczyste wybrzeże, od dawna wyzyskane dla kąpieli morskich. Doskonała, szeroka plaża, zasłonięta od wiatrów wiejących z północy i zachodu, wygodna komunikacja kolejowa i przystań parowców utrzymujących stałe połączenie z Gdańskiem, Orłowem, Jastarnią i Helem, zapewniają Gdyni jako miejscowości kąpielowej, oddzielonej od portu. Dalszy rozrost w kierunku Orłowa. Nad brzegiem płytkiej i małosłonej Zatoki Puckiej tylko Puck sam posiada mało już uczęszczane łazienki nadmorskie u wąskiej i płaskiej, gdzie gdzieniegdzie wielkimi głazami zarzuconej plaży. Spośród osad leżących na Mierzei, Hel był jeszcze przed niewielu laty jedyną miejscowością kąpielową i letniskiem. Dzisiaj oprócz niego rozwinęły się w letniska wszystkie jej wsie. Na północy, w pobliżu urwistego przylądka Rozewskiego, rozbudowała się szeregiem will Jastrzębia Góra, tworząc letnisko prześliczne, wyróżniające się położeniem. Ciągnący się stąd ku zachodowi przez karwie brzeg pełnego morza posiada znakomity piaszczysty strąd i wielką falę. Jedynie wskutek niedogodnej komunikacji karwia zrazu była mniej uczęszczana. Jednak kolej do Krokowa i linia autobusowa po doskonałej nowej szosie wzmogły ruch przyjezdnych na północnym brzegu. W ogóle nie ma wioski nadmorskiej, która nie zamieniłaby się w lecie na miejsce kąpielowe i nie zwabiała letników. Przybyli ludzie mieszkają tu najrozmaiciej. Jest luksus hoteli, wygoda pensjonatów, swoboda rybackiej chaty. Przelotne wycieczki korzystają ze schroniska w Płucku, należącego do Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, touring klubu. Wprawdzie Puck zatracił już swe znaczenie jako kąpielisko, lecz stąd z węzłowego punktu kolejowego najdogodniejszy rozkład wypraw na zwiedzenie brzegu i jego pięknego zaplecza. Młodzież akademicka posiada własną siedzibę. Kolonie szkolne i harcerskie zakładają obozy pełne namiotów i pracowitego radosnego rozgwaru. Po mieszczeniu wędrowców służą też z częsta stodoły gościnnych kaszubów. Mieszkanie właściwie służy wyłącznie jako miejsce noclegowe. Cały Boży Dzień spędza się na powietrzu, przeważnie na piachu wspaniałym i w żywej fali. Lecz i poza tym mnogie sposobności do miłej rozrywki. Wszyscy korzystają z rybackiej łodzi, wprawiając się w wiosłowaniu. Zjawia się i sport żeglarski. Wycieczka kutrem rybackim obowiązuje, najmilszą zaś nocna wyprawa z rybakami na połów. Prócz tego wabi rozległy bliski teren wycieczek lądowych, pełen wzgórz, lasów bukowych i jezior. Drogi dla samochodów świetne, połączenia kolejowe znakomite. Nie można też pominąć polskich pamiątek w Oliwie i Gdańsku. Wśród tych, którzy nie wiążą się z jedną miejscowością na stałe, nierzadko spotkać charakterystyczną postać pielgrzyma, co ślubował sobie cały swój brzeg pieszo przemierzyć. Znane to zjawisko. Głowa odkryta na wiatr i słońce, na plecaku przewieszone obuwie, boso wyciska ślady na twardej krawędzi wilgotnego piachu. Chluśnie mu chłodną pieszczotą fala na stopy, a on błogosławi jej, wpatrzony w wiodącą go linię, co łączy polską ziemię z polskim morzem. Za właściwy sezon nadmorski uważa się miesiące letnie. Znawcy jednak ciągną na złotą jesień. Czeka ich słońce, spokój i niezwykły jesienny czar morza. Rok morski jeszcze bardziej się rozszerza są bowiem tacy, co na zimę wybierają się do Gdyni. Górzysta okolica nadaje się do dalekich narciarskich wypraw. Są też warunki do odpoczynku czy towarzyskiego życia. Obok zimy w Krynicy i Zakopanem dołącza się i zima nad morzem. Do tych nowych ról przystosowuje się nasz brzeg morski, co stopniowo zmienia charakter przybrzeża, a przez to dostarcza mu nowych wartości. Najważniejszą jednak będzie zawsze nadal jego piękno przyrodnicze chronić musimy nasz nadmorski krajobraz przed zepsuciem przed pozbawieniem go przyrodzonego wdzięku i wszystkich tych estetycznych i naukowych wartości które mi obdarzyła go natura a które należą do istotnych skarbów ojczyzny obowiązuje to i tych którzy decydują o przyszłej postaci wybrzeża jak i tych którzy nań przybywają Rybołówstwo Morskie. Wody Bałtyku nie odznaczają się obfitością ryb i rywalizować pod tym względem nie mogą z otwartym oceanem. Przyczyną tego ich mała słoność, a ją powoduje cieśnizna połączeń Bałtyku z Oceanem Atlantyckim. Gdy w Morzu Północnym zawartość soli wynosi przeciętnie 3,5%. W bramie zachodniego Bałtyku, w Kategacie, mamy w warstwach powierzchniowych już tylko 1,5%. Przy naszym helu zaledwie 70%. Zaś w głębi Zatoki Puckiej jeszcze mniej. Wywołuje to względną jałowość wód naszego morza. Brak pewnych częstych na oceanie gatunków, karłowacenie innych. Łowiony u polskich wybrzeży szkarp turbot nie dochodzi do 40 cm, gdy na Atlantyku przenosi często półtora metra. A i zwykłe flądry nasze mniejsze są od zachodnich. Za to w tych słabo słonych wodach żyją również gatunki typowo słodkowodne. To też szczególne tu nieraz widzieć można towarzystwo, w którym karp i płotka spotykają się z meduzą i delfinem. Mimo jednak ubóstwa Fauny Bałtyku, nasze rybołówstwo morskie posiada ważne znaczenie gospodarcze dla ludności nadbrzeżnych osad rozsiadłych zarówno nad Otwartym Morzem, jak i Zatoką Gdańską. Choć oczywiście pokrywać nie zdoła zapotrzebowania Polski. Przeszło tysiąc rybaków z polskiego brzegu wyrusza na połowy i z morza żyje. Większość to mieszkańcy Mierzei helskiej. Helu, Boru, Jastarni, Kuźnicy i Wielkiej Wsi, korzystający z równoczesnego sąsiedztwa z wielkim i Małym Morzem. Głównym ogniskiem rybackim jest Sam Hel, cieszący się korzystnym położeniem u cypla Półwyspu. W jego przebudowanym porcie najwięcej skupia się żaglowych łodzi rybackich i motorowych kutrów, które stąd wyruszają na połowy. I daleko nieraz zapuszczają się poza terytorialne wody polskie. Rybołówstwo stanowi tu główny zawód ludności, to też przy każdym prawie domu widnieje dobudowana suszarnia ryb. Rywalizują z Helem czysto kaszubskie osady półwyspu z jastarnią na czele. Zachowały one po części tradycyjny wygląd dzięki przytulonym do wydm starym drewnianym chatom wiejskim. Strzechą tu i ówdzie jeszcze poszytym, niekiedy zdobnym podcieniami. Szeregi łodzi wyciągniętych na piasek wybrzeża, długie festony sieci porozwieszanych wzdłuż brzegu lub przed domami, wreszcie kominy wędzarni, największa znajduje się między jastarnią a borem, świadczą o zajęciu mieszkańców i odrębny nadają tym osadom charakter. Na wpół zapomniane, na uboczu długo leżące i w cień przez zamożniejszy hel usuwane wsieka szubów, współzawodniczą z nimi już dzisiaj, pomnażając z roku na rok ilość łodzi żaglowo-motorowych, które umożliwiają im dokonywanie dalszych wypraw. Rybacy kuźniccy odbywają swe połowy aż na słupskiej ławicy. W Boże powstaje nowy port rybacki. W tyle pozostają na razie te jeszcze osady, które leżą nad Wielkim Morzem na zachód od półwyspu. Chłapowo, Tupadły, Karwia, w której znajduje się duża suszarnia ryb, aż po nadgraniczny Dębek. Bliskość najrybniejszych obszarów Bałtyku, sąsiadujących od zachodu z tą częścią naszego wybrzeża, rokuje im pomyślną przyszłość. Ale wyzyskanie tego położenia utrudnia brak przyrodzonego portu, w którym by statki rybackie znaleźć tu mogły bezpieczne schronienie w czasie burz pędzących fale na otwarte wybrzeże. Naturalne przystanie posiada natomiast brzeg małego morza, zasłonięty od wielkiej fali Bałtyku półwyspem Helskim. Gdzie w cieniu podcinanych przez morze przylądków kryją się przed północnym wichrem zaciszne zatoki. Toteż tu rozsiadł się u wybrzeża od najdalszego zakątka zatoki Puckie aż po granicę gdańską, od Swarzewa do Kolebek, szereg osad rybackich. Wśród nich pierwsze miejsce zajęła w ostatnich latach Gdynia wraz z sąsiadującymi z nią oksywskimi piaskami. Ukończony niedawno w Gdyni osobny port rybacki doda im niewątpliwie znaczenia. Kwitnie również rybackie życie w rewie, położonej nad płytką zatoczką za niskim półwyspem Szpyrku. Rybacy pomorscy tworzą od wieków odrębne związki, rodzaj spółek spółdzielczych, zwanych maszoperiami. Przewodzi każdej z nich szyper. Członkowie, czyli maszopi, rozdzielają między siebie odcinki brzegu, przy którym nastąpić mają połowy. Zyskiem dzielą się wszyscy według tradycją ustalonych zasad. Głównym przedmiotem połowów są na polskim morzu sielawki, czyli szproty, dorsze, pomuchle, flądry, śledzie, sieje, łososie i węgorze. Łososia poławia się prawie wszędzie zarówno na małym morzu z wyjątkiem wewnętrznej części zatoki puckskiej jak na wielkim najszlachetniejsza to ryba wód naszych w morzu bowiem życie pędzi i w słonych jego toniach dorasta mimo że lęgnie się w czystych górskich potokach a w okresie tarła z powrotem do rodzinnych strumieni wędruje przodują w połowach na łososie rybacy helscy Zastawiają wędki w różnych głębokościach, odbywają wyprawy z sieciami na pełne morze i z obfitym nieraz powracają i cennym łupem. Flądry i inne płaszczugi, jak rzadszy szkarb turbot, łowi się przede wszystkim w Zatoce Gdańskiej. Tu mają być one najbardziej tłuste i najlepsze, ale i na pełnym morzu. Głównie używa się przy tym dennych sieci które niekiedy wydobywają na powierzchnię po kilka centnarów tej delikatnej ryby kryjącej się u dna w więcej słonej wodzie. Połowy dorsza pomuchli obejmują małe morze i wąski pas przybrzeżny, zaś siei prawie wyłącznie płytki kąt Zatoki Puckiej położony za milizną mewiej rewy oraz obszar przybrzeżny między Jastarnią a Borem. Na okresowo przybywające srebrne ławice śledzi oczekują rybacy na całej przestrzeni naszych wód, ale najwięcej łowią ich koło Helu i na Małym Morzu. Podobnie rzecz się ma z najpospolitszą rybą Bałtyku szprotem, czyli sielawką. Jej wędrujące ławice pojawiają się jednak nieregularnie i w różnych, nie dających się przewidzieć miejscach. Połów ich odbywa się głównie przy pomocy wielkich pływających sieci, nad których zapuszczeniem pracują wspólnie rybacy przybyli z szeregu odległych nieraz wsi nadbrzeżnych. Na Węgorza czyhają sieci wzdłuż całego wybrzeża jesienią. W okresie, gdy ten wypłynąwszy z ujść rzecznych zdąża na zachód do Atlantyku, by w nieznanych głębiach oceanu tajemniczy pędzić żywot. Przez cały rok natomiast... Poławia się go w zatoce Puckiej. Tereny wyzyskiwane dotychczas przez nasze morskie rybołówstwo nie obejmują całego godnego eksploatacji obszaru sąsiadującego z polskim wybrzeżem. To też zasiąg ich zwiększa się stopniowo. Coraz bardziej racjonalne stają się sposoby połowu. Te, którymi się obecnie posługują pomorscy rybacy, wielką wykazują rozmaitość. Zależne są zarówno od rodzaju terenu i gatunku poławianej ryby, jak i od tradycyjnych przyzwyczajeń. Najbardziej pospolitą i pierwotną metodą jest połów przy pomocy niewodów. Są to sieci złożone z podłużnych skrzydeł bocznych, łączących się w środku w głęboki wór. Związane tworzą długi pas, który złodzi lub najczęściej wprost z brzegu, Ciągną rybacy linami ku lądowi. Wszyscy wylegają wtedy ze wsi na piasek wybrzeża, by współdziałać w pracy. Mężczyźni i kobiety długim łańcuchem uczepieni do sznurów mozolnie przyciągają zanurzoną sieć, której ciężar przepowiada im obfitą zdobycz. Do połowy flonder i w ogóle ryb trzymających się dna, używa się wleczonych po dnie sieci zwanych kralami. Wielkie sieci denne workowatego kształtu, których dolny brzeg jest obciążony, górny zaś posiada korkowe pływaki, noszą nazwę cezów albo matryc. Ciągną je za sobą statki lub kutry motorowe. Na flondrę zastawia się również sieci stojące, nety, opatrzone w ołowiane ciężarki i utrzymywane pionowo nad dnem przez pławiki. Uplecione z cienkich nitek mają one dość szerokie oka, w których więzną głowami płaskie ryby. Jako pławiki służą przy sieciach bądź korki, bądź kule z grubego szkła puste w środku. Śledzie poławia się przy pomocy pławnic, sieci pływających, których używa się również na łososie oraz długich sieci wolno zwieszających się uliny unoszonej na powierzchni morza przez puste beczułki nazywane przez rybaków kaszubskich mancami Połączone w jednolity pas tworzą one podwodną ścianę nieraz paru kilometrowej długości i służą również do połowu szprotów Na węgorze po części na pomuchle Zastawia się wzdłuż brzegów szeregami żaki. Są to sieci rozpięte na obręczach w kształt długiej rury, opatrzonej z jednego końca bocznymi skrzydłami, u drugiego zamkniętej, i mającej wewnętrzne lejkowate przegrody z otworami w środku. Ryba dostawszy się do wnętrza nie może znaleźć wyjścia. Rzaki zastawia się w pobliżu wybrzeża w płytkiej wodzie, zwrócone wylotami ku wschodowi. Gdyż z tej strony ciągną na Bałtyku węgorze, kierując się ku wodom oceanu. Prócz sieci używają również nasi rybacy do łowienia łososi i węgorzy, a także dorszów i flonder, zastawianych wędek, tak zwanych takli. Liczne i w różną głębokość sięgające haczyki z przynętą wiszą u sznurków z pławikami, przyczepionych wspólnie do grubej liny zwieszającej się w głąb od silnego pływaka i obciążonej u końca. Tańczący na falach pływak z dala widocznym sygnałem zaznacza miejsce zapuszczenia takli. Zimą u zamarzniętych brzegów Zatoki Puckiej poluje się jeszcze na węgorze z ością, czyli bodurem kując na przeręblach lub złodzi w płytkie, zarośnięte dno i nabijając kryjące się tam ryby na zadziorami opatrzone ostrze. Plon naszych połowów w części tylko wędzi się lub suszy na miejscu. Większość znajduje zbyt w Gdańsku i na tamtejszym obszarze w wędzarniach, fabrykach konserw itd., gdzie ulega dalszej przeróbce zanim stanie się przedmiotem konsumpcji. I u nas dźwiga się powoli ta gałęź przemysłu. Tym więcej obiecująca, że ryby bałtyckie, choć nie ilością gatunków i wielkością okazów, ale zaletami smaku, wybijają się ponad inne. Bałtycka rasa śledzi wyróżnia się szczególnie delikatnym mięsem. Flondry Zatoki Gdańskiej smaczniejsze mają być od poławianych w innych częściach Bałtyku. Pod opieką Morskiego Urzędu Rybackiego rozwija się polskie rybackie pomyślnie i z roku na rok wykazuje postępy. Wypracowanie teoretycznych podstaw racjonalnej gospodarki na polskich wodach, na tle naturalnych warunków, które życiem ich rządzą, jest zadaniem laboratorium rybackiego w Helu. Jego spełnienie wymaga czasu i środków. Ale już dzisiaj coraz liczniejsze łodzie żaglowo-motorowe wyruszają po rybę. Daleko na wielkie morze zapuszczają się po nią większe kutry. Rozszerza się teren połowów, ulepszają stopniowo ich metody, zwiększa wydajność. Ciężką jest praca rybaków. W walce z wichrem i falą niejedno życie pada ofiarą, ale bezustanne zmaganie się z potęgą przyrody wyrabia hart i wytrwałość. Sina toń Bałtyku wykołysała tu z ojca na syna pokolenia twarde i niespożyte. Wierne morzu i wierne ojczyźnie. Na najdalszych kresach Polski zachował kaszubski rybak starą swą piękną mowę, odrębne pomorskie narzecze polszczyzny i stary obyczaj. Setki lat opierając się obcemu zalewowi przetrwał i po dawnemu pełni straż. Nad własnym polskim morzem. Jako urodzony żeglarz stanowi znakomity materiał dla rozwijającej się polskiej marynarki. Służy też w niej ochoczo, doczekawszy się własnej bandery. Rybołówstwo morskie korzysta ze szczególnej opieki naszego rządu, który rybakom zapewnia nie tylko kierownictwo w ich pracy ze strony urzędów rybackich, lecz ponadto. Hojnie dopomaga wydatnymi kredytami. Na nich się opierając, Spółdzielnia Kaszubskich Rybaków, zrzeszająca kilkuset członków ze wszystkich wsi pobrzeżnych, powiększyła znacznie swą flotylę kutrów motorowych, zakupiła dużo sprzętu rybackiego i przeprowadziła remont wielu domków rybackich. Zmianę na korzyść stwierdzają wszyscy, którzy pamiętają biedotę Wybrzeża Kaszubskiego w czasie zaboru. Zazna wreszcie i polski rybak morski lepszej doli. Rozdział trzeci: Pomorze Północne. Kaszubska Szwajcaria. Północny rąbek polskiego wybrzeża, z wyjątkiem przylądka rozewskiego stanowiącego krawędź Swarzewskiej Kępy, przedstawia wąską nizinę nadmorską, podmokłą i płaską. Na zachodzie rozlewa się na niej jezioro Żarnowieckie, największe na pomorzu, bo pokrywające prawie 15 km kwadratowych otoczone od południa lesistemi, morenowymi wzgórzami. Przepływa je graniczna piaśnica. Szerokie zaklęsłości dolinne wiążą nizinę nadbrzeżną z wnętrzem kraju. Ponad nie i między nimi dźwigają się tuż na południu i wschodzie niby wyspy, Rozległe, izolowane wzniesienia, tworząc jakby części płyty wyżynnej rozciętej wielkimi dolinami, nad których wnętrzem panują. Są to kępy Swarzewska, Pucka, Oksywska i Radłowska. Powierzchnia ich pokryta grubą warstwą glin lodowcowych przedstawia zrazu krajobraz równy i płaski. I dopiero poza niemi, na południe od okolic Wejherowa wzdyma się w faliste, lasem porosłe wzgórze. Jest to kraina Moreny Dennej, ostatniej na ziemiach polskiej fazy zlodowacenia. Obszar luźnych nasypów, które mi dawna pokrywa lodowcowa zasłała powierzchnię. Lasów na tych kępach niewiele. Wierzchowinę zajęły pola uprawne. A na jej skrajach rozsiadły się rzadkie wsie. Lud tu pracowity i zamożny. Gospodarstwa pomorskich gópurów zasobne i spore nieraz tworzą folwarki. Murowane domy mieszkalne, porządne i obszerne zabudowania gospodarcze świadczą o dostatku wieśniaków. Wysokie zbocza kęp. Opadające terasami, pocięte są przez parowy i malowniczo odbijają od równego dna szerokich dolin, rozdzielających kępy od siebie. Stare te, dyluwialne padoły, wypłukane niegdyś przez lodowcowe roztopy, zbyt obszerne są dla spływających nimi obecnie rzeczek, rewy, łeby, płótnicy. Ich rozległe płaskie dna zarastają łąki wilgotne, ścielą się tam wielkie torfowiska. Wyloty dolin ku morzu tworzą przerwy w przebiegu stromych wybrzeży widniejących u skraju kęp. Na ich przecięciu brzeg jest niski i moczarowaty, jak koło Gdyni, Rewy i Pucka. A morze wciska się dalej w ląd, płytkie wytwarzając zatoki. Rozmaitość typów naszego wybrzeża jest w znacznej części wynikiem ukształtowania przyległej krainy. Cechują ją przeciwieństwa wyniosłych kęp i zaklęsłości dolinnych. Na powierzchni obszaru moreny dennej widnieją tu i ówdzie płytkie zazwyczaj jeziora i drobne, okrągłe zbiorniki wodne zwane oczkami lodowcowymi. Puszcza Darzlupska. Kaszubi. Na południu podnosi się stopniowo teren. Miejsce ornych pól zajmują duże powierzchnie leśne. Główny ich zrąb to dawna Puszcza Darzlupska. Dzisiaj przerzedzona już bardzo i poprzerywana przez liczne wsie i obszary otwartych pól. Sosnowe, bukowe i mieszane lasy, rozpoczynając się na wschodzie w pobliżu morskiego wybrzeża ciągną się szerokim łukiem ku północnemu zachodowi, aż po granice państwa i podchodzą pod Żarnowiec, porastając kraj pagórzysty gęstemi dolinami i parowami rozcięty. Doskonale utrzymane, pocięte drobnymi drogami i pełne uroczych polan stanowią cele licznych wycieczek. W ich cieniu kryją się niewielkie jeziora i moczary. W wartkich strumieniach srebrne pluszczą się pstrągi. Piasczystą i gliniastą powierzchnię zalegają gdzieniegdzie północne skandynawskie głazy narzutowe, przywleczone ongi przez lodowiec. Nieraz ogromnych rozmiarów. Miejscowy lud przywiązuje do nich fantastyczne podania i baśnie, diabelskie kamienie. Na południu przecina ten obszar szeroka Dolina Redy która w górnym biegu rwącym pędząc nurtem porusza młyny i fabryki, by potem dnem szerokiego starego padołu zdążać na wschód. Nad nią, w otoczeniu pięknych lasów, leży Wejherowo, największe miasto kaszubskie, zwane Pomorską Częstochową. W sąsiedniej, na lesistych wzgórzach rozłożonej Kalwarii Gromadzi ono w czasie odpustów dziesiątki tysięcy kaszubskich pątników przybywających z najdalszych wiosek Pomorza. Tu jeszcze widzieć wtedy można ich, rzadkie już, ludowe stroje, słyszeć pieśni pobożne w starem śpiewane na rzeczu. Lasy, łąki i śliczna cienista dolinka Cedronu graniczą z miastem od południa. Na północy również rozciąga się wstęga lasów, aż hen ku morzu, przecięta szerokimi alejami. Lud kaszubski to potomkowie dawnych pomorzeń. Dziedziny przez nich zamieszkałe rozciągały się ongi daleko na zachód. Dzisiaj skromne zaledwie ich resztki zachowały się poza granicami Rzeczypospolitej, głównie w powiecie lęborskim, bytowskim i słupskim sięgając w okolice Jeziora Słupskiego i Gardziejskiego oraz na wschodzie, w obszarze Wolnego Miasta Gdańska. W Polsce część tylko województwa pomorskiego stanowi ich zwartą dziedzinę. Mianowicie powiat wejherowski, kartuski i morski. Nadto część powiatu hojnickiego i kościerskiego. W poszczególnych okolicach lud ten różne nosi nazwy. Najdalej na zachodzie mieszkający, wygasający już odłam, znany jest jako Słowińcy. Rybacy w powiecie słupskim zwą się Karwatkami. W okolicy Pucka – Belokami. Mieszkańcy lesistych dziedzin kartuskich – Lesokami. Spośród plemion, które złożyły się na naród polski, stanowili Kaszubi najdalszy na północnym zachodzie wysunięty odłam. Język ich reprezentuje wśród na rzeczy polskich grupę nadmorską, przeciwstawiającą się śródlądowej, do której należą wszystkie inne dialekty polskie, jak wielkopolski, mazowiecki itd. Żyjąc w odosobnieniu, odcięci bezdrożem puszcz i labiryntem jezior i bagien, zachowali kaszubi swą staropolską mowę, która nadto wykazuje kilka gwar odrębnych. Lud kaszubski posiada dużo jeszcze odrębnych właściwości kulturalno-obyczajowych. Utrzymały się jeszcze w wioskach pomorskich stare drewniane chaty kaszubskie, z podcieniami, wspartymi na słupach, z wysokim szczytem, zdobnym misterną rzeźbą. Rzeźbione i malowane sprzęty, skrzynie wzorzyste, barwne kwieciste, dzbany i misy, piękne hafty świadczą o rozwiniętej sztuce ludowej której wdzięczne nieraz formy giną niestety wypierane przez produkty fabryczne. Podobnie jak ginie wśród kaszubów coraz rzadszy już strój ludowy, domowego wyrobu sukmany i kubraki mężczyzn i gorseciki kobiet w stęgami zdobione, oryginalne koronkowe czepeczki, jak też i rzadkie, złotem tkane czepce. Przywiązaniu kaszubów do ojczystej mowy i ziemi rodzinnej zawdzięczamy rewindykację nadmorskich północnych kresów, a tym samym dostęp do morza. Kaszubom związanie z wolną macierzą przyniosło ocalenie od pochłonięcia przez wraży żywioł pruski. Pomorze środkowe Grzbiet po Pojezierza od Bałtyku podnoszący się ku południowi kraj osiąga najznaczniejsze wzniesienia w środkowej części województwa między Kościerzyną a Kartuzami. Szerokim pasem ciągną się tu wyniosłości od południowego zachodu ku północnemu wschodowi. To główny grzbiet Pomorskiego Pojezierza, które przerwane na wschodzie przełomową Doliną Wisły wiąże się poza nią Pojezierzem Mazurskim. Obniżając się zaś na zachodzie, łączy z pojezierzem meklenburskiem. Jest to najwyższa na ziemiach Polski część grobli nadbałtyckiej, towarzyszącej północnemu brzegowi europejskiego niżu. Dopiero daleko na wschodzie, w mniszczyźnie, spotykamy nieco znaczniejsze wzniesienia. Wkraczamy tu z różnych lub słabo tylko sfalowanych obszarów północnego Pomorza, zatulonych nasypem Moreny Dennej, w dziedzinę odmienną, w niespokojny, wzgórzysty krajobraz Moren Czołowych. Tędy przebiegał kraniec skandynawskiego lodowca w czasie jego ostatniego postoju na polskich ziemiach. Tu długo jeszcze zalegała czasza lodu, gdy reszta Polski była już od niej wolna. U jej krawędzi skupiły się najpotężniejsze i najświeższe nasypy, widniejące jako wały i wzgórza moren czołowych. Wody z roztopów brzeżnych powstałe lub spływające pod pokrywą lodowcową najsilniej tu porżnęły powierzchnię. Wytworzył się krajobraz dziwnie bogaty i zmienny. Mimo stosunkowo niedużych wysokości bezwzględnych. Noszący cechy górskie, kraj garbaty. Wzniesienia, bądź odosobnione i rozrzucone bezładnie, bądź stapiające się w długie łuki morenowych grzbietów, tworzą labirynt zamykający mnóstwo zaklęśnięć powierzchni, rozszerzających się niekiedy w rozleglejsze kotliny. W nich połyskują tafle przelicznych jezior lub rozścielają się torfowiska gdzie niegdzie otwierają się stare, szerokie doliny o równym dnie, zajęte przez bujne łąki. Na zboczach i szczytach pagórków, otulonych zielonymi lasami, widnieją pola kamieniste zasłane narzutowymi głazami. Wielkie bloki skał skandynawskich, granitów, gnejsów, kwarcytów przywleczonych przez lodowiec leżą pośród pól i lasów. Głównym grzbietem przebiega dział wodny między rzekami zdążającymi na południe, należącymi do dorzecza Wisły, jak brda, czarna woda, wieżyca, a strumieniami płynącymi na północ, uchodzącymi wprost do Bałtyku, jak łeba i stołpa. Ich niewyrównane doliny ukazują zmienną w przebiegu postać. Wody te wiją się leniwo przez płaskie, podmokłe równie. To zatrzymane w kotlinach rozlewają się w jeziora, to znów rwąc wartkim biegiem wcinają się energicznie w podłoże, a burzliwy ich nurt posiada cechy górskich potoków. Dzięki swemu znacznemu nieraz spadkowi stanowią one nader bogate źródło energii wyzyskiwane przez człowieka. Późne ustąpienie lodowej pokrywy z tej krainy nie mogło zostawić rzekom dość czasu, by przeobrazić krajobraz stworzony przez lodowcowe zasypy. Nie zdołały one jeszcze wyrównać biegu, przerżnąć grobli dzielących misy jezierne, odwodnić zamkniętych kotlin. Temu to wynikowi zawdzięcza ta kraina swój powab. Dopełniają go słynne swym czarem jeziora. Jeziora. Niezwykłego uroku dostarcza tej ziemi niespotykana gdzie indziej ilość jezior. Większych nad dwa hektary jest na Polskim Pomorzu kilkaset, mniejszych kilka tysięcy. Prawdziwy to kraj błękitny. Powstanie jezior pomorskich związane jest z epoką lodową, podobnie jak cały krajobraz jeziorny. Podczas gdy na północy, w okolicach zasłanych moreną denną, jeziora występują przeważnie w pierwotnych, nieregularnych zaklęsłościach nierówno usypanej powierzchni, albo wypełniają drobne zagłębienia, tworząc okrągłe oczka połyskujące wśród ornych pól, tutaj powstały one również przez zatamowanie spływu wód groblami moren czołowych. I rozlewają się w kotlinach krańcowych zamkniętych wałami brzeżnych nasypów. Największe jednak jeziora pomorskie wytworzyły się w podłużnych wyżłobieniach, wypłukanych przez strumienie spływające ongi pod lodowcem. To tak zwane jeziora rynnowe, wąskie i długie. Zazwyczaj z północy na południe rozciągnięte. Odznaczają się one często znaczną głębokością. Do nich należy jedno z najpiękniejszych, raduńskie na zachód od Kartus, związane z szeregiem jezior sąsiednich, oraz najgłębsze, jezioro w dzydze, na południe od Kościerzyny, do 55 metrów głębokie. Rozległością powierzchni zajmującej przeszło 14 km kwadratowych, niewiele ustępuje ono największemu na pomorzu jezioru Żarnowieckiemu, położonemu w pobliżu północnego wybrzeża. Część jezior przedstawia zbiorniki bezodpływowe. Większość, a przede wszystkim over nowe, włączona jest w bieg strumieni, które je przepływają. Przez szereg takich jezior płynie radunia, brda i czarna woda. Ale i tym jeziorom, które odpływu nie mają, grozi z czasem utrata samodzielności. Energiczne wcinanie się sąsiadujących z niemi potoków powoduje stopniowe przesuwanie działów wodnych. Źródliska wdzierające się w obramienie jeziornej kotliny obniżają ją i doprowadzają do włączenia jej w obszar dorzecza. A nawet wywołać mogą zupełne spłynięcie zamkniętych w niej wód i spuszczenie jeziora. Cała dzisiejsza działalność rzeki Strumieni zdąża powoli do odebrania po krajobrazowi jego odrębnych cech lodowcowych, do których należą i same jeziora. Toteż liczniejsze i większe one były dawniej niż obecnie. Do ich zagłady przyczynia się i roślinność zamieniająca jest wolna na zarosłe moczary i torfowiska. Kaszubska Szwajcaria Dzięki powyższym cechom kraina moren czołowych wyróżnia się na Pomorskim Pojezieżu szczególnie wdzięcznym i urozmaiconym krajobrazem. Słyną z tego przede wszystkim okolice Kartus, zwane stąd Kaszubską Szwajcarią. Tu bałtycka grobla najsilniej się spiętrza. Wzgórza wododzielne ciągną się na wysokości 270 metrów, a wzniesiona na 331 metrach góra Wieżyca stanowi kulminację tego pojezierza. Obszar między Kartuzami a Kościerzyną przedstawia malownicze sploty morenowych pogórzy gęstwą lasów mieszanych i liściastych porosłych oraz labirynt rozlewających się między nimi jezior, powiązanych siecią strumieni. Sam powiat Kartuski liczy 100 kilkadziesiąt jezior. Jest to najgęstsze ich skupienie na Pomorzu. Leżą one głównie w dorzeczu Raduni, która w górnym biegu 26 jezior odwadnia. Obfitość ryb nadaje ich wodom znaczenie gospodarcze i jest podstawą bytu kaszubskich rybaków. Po lasach zalegają narzutowe głazy Tworząc nieraz potężne sypiska skalnych bloków. Wrzosowiska bujne, śródleśne łąki nadrzeczne i zamknięte torfami wyścielone kotlinki, okolone wzgórzami, ślady wygasłych już jezior, urozmaicają krajobraz. Ożywiają go bystre potoki, górskim, prawdziwie pieniące się nurtem. Rzeki, które odznaczają się znacznym, choć nierównym spadkiem, Tworzą nieraz głębokie, stromo wcięte doliny. Znana z piękności jest tu przede wszystkim dolina raduni, która na przemian to wąskim stromościennym przeciska się wąwozem, to rozlewa się w szerokie zwierciadło jeziora, to znów wije się leniwym biegiem wśród łąk nadbrzeżnych po równym dnie zaklęsłych kotlin. Wody tej rzeki, spiętrzone w rutkach zaporową tamą, dostarczają siły elektrycznej. Poza tym poruszają po drodze liczne tartaki i młyny. Możność ekonomicznego wyzyskania spadku rzek pomorskich stanowi jedno z bogactw tej ziemi. W samym środku kaszubskiej Szwajcarii leżą kartuzy. Dawna siedziba starego i możnego klasztoru Kartuzów, który ongi nad rozległym władał obszarem i w osadnictwie otaczającej krainy ważną odegrał rolę. Pozostał po nim piękny, średniowieczny kościół gotycki z resztkami krużganków i dawnym refektarzem wzniesiony na przesmyku dzielącym jezioro wielkie grzybno, zwane także klasztornem od małego grzybna, czyli grzybienka. Dzisiejsze w sposób nowoczesny, ładnie rozbudowane miasteczko stanowi dzięki uroczemu położeniu podnóża wzgórz w bezpośrednim otoczeniu lasów i jezior centrum turystycznego ruchu i uczęszczane letnisko. W najbliższym sąsiedztwie widnieją obok wielkiego i małego grzybna jezioro Melinko i Ciche. Olbrzymie, stare buki i dęby porastają brzegi jeziora klasztornego. I tworzą pobliski gaj świętopełka, połączony alejami z miastem. Przepyszny dwustuletni las bukowy, chroniony jako rezerwat, otula zamkową górę nad jeziorem Cichem. Na zachód od Kartus wznosi się Tamowa, z której szczytu najpiękniejszy na sąsiednie lasy i wody roztacza się widok. Opodal rozciąga się długi szereg jezior, związanych biegiem Raduni białe kłodno wielkie i małe brodno dalej wygięte w fantastyczny łuk jezioro ostrzyckie słynne z piękności łączą się z nimi na południu wyciągnięte w długi pas wąskie jeziora patulskie dąbrowskie i lubowickie w ich toni przegląda się przypierający od wschodu łańcuch stłoczonych gęstów wzgórz morenowych nad którymi góruje wyniosły, kopulasty garb, Wieżycy. Wszystkie tu wymienione jeziora okolicy Kartus znacznie przewyższa rozmiarami sąsiadujące z nimi na zachodzie Jezioro Raduńskie. Długie na 15 kilometrów, przez które po opuszczeniu Jeziora Stężyckiego przepływa Radunia. Przelewając się kolejno z jednego jeziora w drugie, od jeziora Kłodno po jezioro Ostrzyckie. Wyrywa się ona z ich szeregu na wschód, by minąwszy zrazu szeroką płaską kotlinę, wciąć się w romantyczny kręty jar, którym przedziera się przez morenowe wzgórza. Tu, w pobliżu granicy gdańskiej, gdzie z malowniczą doliną Raduni sąsiaduje również grupa niewielkich jezior, widnieje żuków z odwiecznym kościołem Norbertanek, szczycącym się zabytkami z czasów książąt pomorskich. Dawny klasztor żukowski, założony z początkiem XIII wieku, do którego ongi należała nieomal połowa powiatu, na wdzięczną zasłużył sobie pamięć jako ostoja polszczyzny w zagrożonym przez germanizację kraju. Poniżej, w ródkach, spiętrzona sztucznie radunia rozlewa się w zaporowe jezioro. Zyskany przez to spadek wód zasila wielką elektrownię. Na północny zachód od kartu skryje się w lasach prześliczne jezioro Łąkie, z którego toni wynurzają się dwie duże wyspy. Opodal szereg jezior odwadnia Łeba. Tu, pod Mirachowem, stare dęby, buki i brzozy okalają jezioro Wielkie, nad którym gnieżdżą się rokrocznie żurawie. W sąsiedztwie torfowisk, karłowatemi sosnami pokrytych, Znajdują się słynne tokowiska Głuszców. Niedaleko położone jezioro Kamienne zyskało nazwę od olbrzymiego bloku granitu, narzutowego głazu widniejącego na jego brzegu. Dalej, na zachodzie, wielkie jezioro Govidlino, wypełniające zaklęsłość Moreny Dennej, oblewa wielką wyspę zajętą przez wsie i rolę. Wśród rozsianych w okolicy osad kaszubskich przetrwały jeszcze stare szlacheckie zaścianki. U południowego krańca kaszubskiej Szwajcarii rozsiadła się kościerzyna, szczycąca się tradycją ogniska kulturalnego ruchu kaszubskiego w czasach najcięższych. Niegdyś Gród Książęcy, jeden z najstarszych na pomorzu. Miasto ładnie rozbudowane, tonące w zieleni ogrodów, cieszy się również piękną okolicą sąsiedztwem rozległych lasów liściastych i jezior, ale krajobraz poczyna się tu już zmieniać. Przechodzi w jednostajną, senną krainę Borów Tucholskich. Pojezierze Kaszubskie wzgórzyste, rozświetlone mozaiką, zwierciadeł wodnych i bujnymi ocienione lasami jest idealnym terenem turystycznego ruchu i ściąga na sezonowe wywczasy liczne rzesze letników. Zapewniają im wygodny pobyt, czyste i miłe uroczo nad brzegiem jezior lub w otoczeniu lasów położone wsie i miasteczka. A doskonale utrzymane drogi ułatwiają poznanie kraju. A kraj to istotnie piękny. Choć nie zadziwia ogromem podniebnych szczytów i nie wstrząsa groźnym widokiem nagich kolosów skalnych alpejskiego krajobrazu, choć nie pozwala oku błąkać się w bezkresie roztaczających się w nieskończoną dal widnokręgów, jakich tylko morze lub step dostarcza, ujmuje jednak odrębnym własnym czarem. Zielone wzgórza zamykają tu zewsząd horyzont. Drogi wiją się między niemi, lub serpentynami wspinają się na ich łagodne zbocza. A każdy skręt i każde wzniesienie nowe otwiera widoki. Raz dno doliny jasne, szeroko rozłożone i bujne rozświecają łąki zroszone bijącymi ze stoków źródłami. Niekiedy torfiasty moczar ściele się ich środkiem. Lub skryty wśród wysokich traw strumyk cichym nurtem zdąża po równej powierzchni i leniwie płynąc w kapryśny układa się skręty. Ale zaraz poniżej rozłożysta słoneczna dolinka zmienia się w ciasny wąwóz, głęboki i mroczny. Chłodny cień w niej panuje, a strome zbocza wznoszą się w urwiste ściany wieńczone gąszczem zwieszających się krzewów. W głębi potok przewala się z szumem, spieniony i dziki. Podcina brzegi, wydziera grunt spod drzew uczepionych krawędzi parowu i wypełnia jego wąskie dno. Także droga omijać go musi, przerzucając się na zbocze sąsiedniego wzgórza. Tu gęsty las porasta. Odwieczne buki dźwigają ku niebu poplątane konary, czasem dęby mu towarzyszą i strzeliste sosny. W ich cieniu płozi się bluszcz, a spod korzeni omszone wyzierają głazy. Gdy jesień złotem i czerwienią ubarwi korony drzew, liściaste lasy płoną w słońcu gamą najwyższych kolorów, od których odbija ciemna, podkreślona smugą rudych pni zieleń Sosnowych borów. U skraju lasu przebłyskuje między drzewami toń wodna. Ciche jezioro, w szuwary ujęte, srebrzy się tu i rozlewa między wzgórzami. Z niem wiąże się drugie, które kryje się za najbliższym grzbietem. Nad brzegiem rozsiadła się rybacka wioska lub miasteczko niewielkie. Czerwone dachy. Wychylają się z zieleni drzew. Ponad dnie strzela zczerniała wieża starego gotyckiego kościoła. Na łagodnie do jeziora spływających stokach ścielą się role pocięte szmaragdowymi miedzami. Wyżej ukazują się niekiedy powierzchnie zasłane luźnym sypiskiem głazów, kamienne pola. Za tępym grzbietem znowu lasami otulone wzgórza Zamykają widnokrąg, kryjąc dalszą okolicę. Nowe świecą między nimi jeziora i nowe otwierają się doliny. Ta ciągła zmienność obrazów to kalejdoskopowe przeplatanie się scenerii. Stanowi prawdziwy i wyjątkowy wdzięk kaszubskiego pojezierza. Popularna, utarta nazwa Szwajcarii kaszubskiej niesłuszna jest oczywiście i równie mało uzasadniona jak analogicznie używane określenia saskiej lub czeskiej Szwajcarii nad łabą. Prawdziwy, alpejski, typowo wysokogórski zespół form ma przecież Polska w Tatrach. Nie potrzebuje szukać dla nich choćby najpiękniejszych, ale bądź co bądź fałszywych surogatów. Kaszubskie pojezierze w niczym surowego krajobrazu nagich skał i ostrych turni nie przypomina. Posiada zupełnie odmienną, własną rzeźbę, którą zresztą zawdzięcza działaniu tego samego czynnika lodowca. Tylko że tutaj była to działalność nasypowa, gdy w tatrach decydującą rolę odegrało żłobienie. Kaszubski krajobraz uderza świeżością i urozmaiceniem form lodowcowych, wybijając się pod tym względem na czoło w Polsce, gdzie przecież dyluwialne zlodowacenie na ogromnych obszarach wybitne zostawiło ślady. Tu jedynie krajobraz moren czołowych zachował się w stanie tak mało zmienionym przez późniejsze procesy. Swoiste piękno tej ziemi, na które składa się ów niezwykle urozmaicony zespół bezładnie spiętrzonych lesistych wzgórz, przeplecionych niezliczonymi zwierciadłami jezior, nie stanowi bynajmniej jedynej jej wartości. Mimo ubogich, często piaskami i głazami zasłanych ról, mimo braku podziemnych skarbów kopalnianych, ma ona dla Polski niemałe znaczenie ekonomiczne przez swe lasy bogate. Przez rybną tonie jezior, przez rwący dostarczający żywej, motorycznej siły nurt bystrych strumieni. Najdonioślejszą jednak rolę dla całego państwa spełnia ten obszar przez swe położenie. Wszak on to wypełnia i stanowi ów pomorski korytarz, będący jedynym połączeniem terytorium państwowego Polski z morzem. Ową wąską na północ wysuniętą szyję, zacieśnioną ale bądź co bądź istniejącą, bez której Rzeczpospolita dusiłaby się w kontynentalnym zamknięciu. Nie jest to bynajmniej rzeczą przypadku, że pas tego połączenia tędy właśnie przebiega, że za pośrednictwem tego wyłącznie obszaru Polska. Terytorialnie i etnicznie przez lud Kaszubski dzisiaj i od wieków wiąże się z wybrzeżem. Szeroka Grobla Bałtycka, ten garbaty kraj po jeziorzy pomorskich, mazurskopruskich, litewskich, odcina na całej linii wewnętrzne obszary niżowe od morza. I niemałą stanowił zawsze komunikacyjną przeszkodę, utrudniając oparcie terytorium państwowego Polski o Bałtyk. Rozcina wprawdzie te groble Dolina Wisły, tworzy jednak wąski, stosunkowo i głęboki przełom, w którym rzeka płynąc w skrętach podmywa to jeden, to drugi stok, nie pozostawiając obok niego na dnie miejsca dla drogi, której by w czasie wezbrania nie zalewały wysokie wody. Przedkane jeziorami garby czołowych moren nadbałtyckich, które najbliżej przysuwają się ku morzu w obszarze pomorskim. Nie wiążą się za Wisłą bezpośrednio z morenowymi łańcuchami mazurskich wschodnio wzniesień. W sąsiedztwie Wiślanego Przełomu obniżają się one i rozpłaszczają. Tutaj też, po lewym brzegu Wisły, przebiega krajem kaszubskim najdogodniejsza lądowa droga ku morzu. Od niepamiętnych czasów wyzyskiwana droga bursztynowa. Zaznaczona prastarymi osadami. Doniosłe jej w przeszłości znaczenie odbiło się w zasięgu dzisiejszych jeszcze etnicznych i politycznych granic. Kędy przed wiekami szły na południe żółte bursztyny, dziś żelazna droga prowadzi, a po jej kolejinach toczą się ku północy długim łańcuchem wozy pełne czarnego, lśniącego węgla z naszego Śląska przez nasz port za morza. Równolegle do Wisły... Rozciągnęły się arterie wiążące nasze życie gospodarcze z całym światem. Rozdział czwarty. Bory Tucholskie. Dolina Wisły. Na południu wzgórzysty grzbiet Pojezierza obniża się zwolna i wyrównywa. Miejsce spiętrzonych wysokowałów wałów moren czołowych zajmują rozległe, słabiej sfalowane powierzchnie pokryte piaskiem i żwirem. Ciągną się one daleko na południe, Aż poza granice województwa, staczając się ku szerokiej równoleżnikowej zaklęsłości, której dnem zdąża ku zachodowi Noteć. To obszar działania dawnych wód roztopowych, które spływały po tej powierzchni odtopniającego brzegu lodowcowej czaszy, pokrywającej przez długi okres czasu północne pomorze. Obfite strumienie rozmywały luźny materiał morenowych z sypisk. Porywały go z sobą i, tracąc spadek, układały po drodze w postaci rozległych, płaskich stożków napływowych, tworzących tak zwane sandry, czyli Za Zanim spłynęły się same i spiętrzyły w wielkiej, równoleżnikowej pradolinie, odprowadzającej ich wody. Nie braki na obszarze tych piastrzysk, wznoszących się ponad dnie, garbów morenowych. Są one jednak rzadkie. I niższe niż na północy, a odpowiadają krótkim, chwilowym postojom lub wahaniom brzegu lodowca w czasie jego odwrotu. Kraj łagodnie na ogół falisty, podnoszący się na zachodzie, gdzie liczniejsze widnieją jeziora, zasłany piaskiem, ubogie posiada gleby i główny jego skarb stanowią olbrzymie, większość powierzchni pokrywające lasy. Są to bory tucholskie, które jeszcze dzisiaj obejmują ponad 3000 km kwadratowych. Tworząc od zachodu ku wschodowi rozciągnięty pas przeszło 110 km długi, a szeroki miejscami do 45 km. Nie stanowią one już dzisiaj jednolitego kompleksu. Posiadają jednak partie leśne ciągnące się na 90 km. Poprzegradzane przestrzeniami pól ornych i zasiedlonymi obszarami. Bory tucholskie składają się prawie wyłącznie z lasów sosnowych. Nieskończone szeregi wysokich, prostych i nagich czerwonawych pni, wieńczonych dopiero u samych wierzchołków zieloną gęstwą gałęzi, wywołują wrażenie melancholijnej monotonii. Wzrok wdziera się daleko w mroczne pustkowie leśne, w głębi którego bieleją tylko gdzieniegdzie spod igliwia powierzchnie jałowych piasków sfalowanych w wydmowe garby. Siną, ciemną zielenią odcina się od nich smętny cyprys polski, jałowiec, stanowiący nieraz główne poszycie boru. Czasem jasne brzozy rozświecają białymi pniami cieniste wnętrze puszczy. Mokradła porosłe kępami olch oraz rozległe i bujne wrzosowiska przerywają nużącą jednostajność sosnowego lasu. Nad brzegami rzek, brdy, czarnej wody i ich dopływów, na gliniastym podłożu, wynurzających się tu i ówdzie z pokrywy piasczysk moren dennych, zjawiają się lasy liściaste lub mieszane, porastają buki i dęby. W głębi borów zachowały się jeszcze gdzie niegdzie resztki nietkniętych ręką ludzką zespołów drzewnych, rzadkie już dzisiaj i cenne zabytki składu pierwotnej puszczy, otoczone pieczołowitą opieką jako pomniki przyrody. Słynne są wielkie prastare cisy, zarastające cisowy gaj na półwyspie skrytego w lasach jeziora Muksz pod Wierzchucinem. Najpiękniejsze to skupienie w Polsce ginących już cisów stanowi z dawna chroniony rezerwat. Cenną również i także skrzętnie ochranianą osobliwością jest w tucholskich borach rzadki i piękny gatunek jarzębu – brekinia, zwana tu brzękiem. Najwięcej brekinii skupiło się w liściastym lesie w Szczarkowie, w okolicy Osia, rosnąc wśród dębów i grabów. Nadto kryją się w lasach nad Trzebuchowskim jeziorem, w powiecie starogardzkim, w okolicy Chojnic i tak dalej. Kiedy niekiedy odsłania się pośród leśnych cieni słoneczna toń cichego jeziora. Setki ich rozlewają się w Tucholskich Borach. Największe z nich leżą na obwodzie obszaru leśnego. W Dzydze u krańców północnych, na południe od Kościerzyny, i Charzykowskie na północ od Chojnic. Niektóre przepływa BRDA. Jezioro w Dzydze, najgłębsze z jezior pomorskich, dno jego opada do 55 metrów, a rozmiarami powierzchni ustępuje w obrębie województwa jedynie nadmorskiemu jezioru Żarnowieckiemu, rozlewa się w niezwykły kształt postrzępionego krzyża. Obfituje przytem w zatoki i wyspy. Nad jego brzegiem leżąca wieś w Dzydze chlubi się posiadaniem Muzeum Kaszubskiego. Cennych i obfitych zbiorów etnograficznych, które w starej rybackiej chacie zgromadził nauczyciel tutejszy Gulgowski, stwarzając godny naśladowania wzór wiejskiego Muzeum Ludoznawczego. Zawiera ono bogate zestawienie typowych okazów i rzadkich już nieraz zabytków kaszubskiej ludowej sztuki staroświeckich strojów, sprzętów, narzędzi i tym podobnych. Życie kaszubów zobrazowane tu zostało wyczerpująco w sposób najbardziej racjonalny, bo w ramach autentycznej zagrody włościańskiej, z której się zrosło i na tle rodzimego krajobrazu, z którym było zawsze związane. Bogactwo leśne borów tucholskich stało się podstawą rozwoju żywego przemysłu drzewnego który, wspierając się na doskonałej gospodarce leśnej, cechującej ten obszar, posiada dla kraju poważne ekonomiczne znaczenie. Jego głównym ogniskiem jest Czersk, położony na wschód od jeziora Wdzyckiego, między Brdą a Czarną Wodą. Jeszcze w połowie ubiegłego stulecia nieznaczna wśród lasów na uboczu leżąca osada jest dzisiaj ruchliwym ośrodkiem przemysłowym, posiada liczne tartaki i szereg fabryk. To też wzrasta szybko usuwając w cień starą tucholę od której cały obszar Borów wziął nazwę. Starodawny ten gród wzniesiony nad brzegiem Brdy w XIV wieku dzierżyli krzyżacy, w następnym stuleciu zrzucił ich jarzmo, przystępując do pamiętnego związku miast pruskich, który żądał polskiej pomocy i połączenia z królestwem. Jako stolica starostwa wchodzącego w XVII wieku w skład stołowych dóbr królowej, gościła nieraz tuchola monarchów Polski z rodzinami. Miasto niszczone przez wojny i pożary, niewiele już poza resztkami obronnych murów przechowało zabytków. Za to posiada piękne ogrody i promenady i cieszy się bliskością najpiękniejszych krajobrazowo okolic. Odpowiadają one pasowi moren czołowych, które obejmując od południa duże graniczne jezioro Harzykowskie, ciągną się od chojnic ku południowemu wschodowi w poprzek Brdy w sąsiedztwie Tucholi i przecinają bieg czarnej wody w pobliżu tlenia. Teren jest w tym pasie wzgórzysty, a rzeki, brda i czarna woda, przepływając go, wcinają się głęboko tworząc malownicze, strome i kręte doliny. Silny spadek rzek zdążających z obszaru Borów Tucholskich ku Wiśle da się wyzyskać dla celów przemysłowych. Toteż wzdłuż ich biegu powstały liczne tartaki, a nad czarną wodą w Gródku zbudowano w ostatnich czasach ogromną centralę elektryczną. Wysoka tama spiętrza tu do 11 metrów rzekę w sztuczne jezioro. Tworzy się zbiornik zawierający przeszło 6 milionów metrów sześciennych wody. Elektrownia poruszana jej spadkiem dostarcza prądu nie tylko sąsiednim powiatom, ale i portowi w Gdyni. W podziemiu borów tucholskich kryją się podobnie jak na północnym pomorzu pokłady brunatnego węgla, a iły zalegające w głębi zawierają niekiedy bryłki bursztynu. Skarby te wywołały niewielki przemysł górniczy. Obecnie, będący w zastoju, zarzucone kopalnie świadczą o jego niedawnym jeszcze istnieniu. Na wschodzie rozciąga się w dorzeczu wieżycy i sąsiaduje z Wisłą obszar zwany kociewiem. Lasów tu mniej, z piasków wyłaniają się na powierzchnię urodzajne gliny. Kraj to gęsto zaludniony, rolniczy. Na żyznych glebach żyje lud zamożny. Częste są posiadłości gburskie, spore i dostatnie. Kociewiacy odrębnej używają gwary. Na skraju Kociewia rozsiadł się nad wieżycą Starogard. Gród istotnie bardzo stary, którego historia ginie w mrokach przeszłości. Tu w XII wieku sprowadzili książęta pomorscy rycerski zakon joannitów dla obrony przed napadami pogańskich prusaków. Niestety, romańskie budowle powstałe w tych czasach zburzone zostały podczas wojen szwedzkich. Obecnie najszacowniejszym zabytkiem miasta jest wspaniały gotycki kościół farny, wzniesiony w XIV wieku na wzgórzu nad brzegiem rzeki. Jego strzeliste, w ostre zęby wykrojone szczytowe ściany stały się wzorem często odtwarzanym. Oryginalny ich motyw odnajdujemy w szeregu świątyń powstałych w tej epoce, w dalszej nawet okolicy. Starogard posiada spore jeszcze pozostałości obronnych murów i wież, skupionych przeważnie w sąsiedztwie sędziwej Fary, gdzie wznosi się Brama Gdańska. W okolicy rozlewa się kilka jezior. Najsłynniejszym skarbem Kociewia jest jednak leżący dalej na wschodzie, w samym sercu tej ziemi, również nad wieżycą, dźwignięty Pelplin, ongi siedziba potężnego, jednego z najbogatszych w Polsce, opactwa Cystersów, obecnie stolica biskupów chełmińskich. Nie ma chyba miasta, które tak streszczałoby się całe w jednym, jedynym gmachu jak Pelplin który przypadł kornie do stóp swego kościoła i w niemej zda się adoracji trwa wpatrzony w jego olbrzymie zczerniałe w świętości mury. Katedra pelplińska, dawny kościół klasztorny pełna skarbów sztuki, jest jednym z najwspanialszych pomników średniowiecznego budownictwa w północnej Polsce. Potężny jej gotycki gmach przenosi rozmiarami wszystkie kościoły pomorskie. Jak na Wawelu, tak i tu każdy wiek i styl przyczynił się do ozdobienia wnętrza kościoła. To też widnieje tam mnóstwo ołtarzy, rzeźb i obrazów z XVI, XVII i XVIII wieku. A najcenniejszą ozdobą są przepyszne, późnogotyckie i renesansowe stale. Obok katedry wznoszą się gmachy dawnego opactwa w ślicznym położeniu na cyplu oblanym przez wieżyce. Przebudowane mieszczą obecnie seminarium duchowne i gimnazjum. Przetrwały tu dotychczas ładne, sklepione gotyckie krużganki poklasztorne z średniowiecznymi freskami. W ogromnym refektarzu mieści się bogata poklasztorna biblioteka. Parę innych kościołów, szereg dawnych i nowszych budowli duchownych, biskupi pałac położony w ogromnym parku ocienionym alejami prastarych liw, wszystko to nadaje cichemu miastu odrębny charakter, dostojny i poważny, zgodny z rolą czcigodnej siedziby opactwa, a potem biskupstwa. W okolicy żyzne gliny zaścielają powierzchnię. A rozległe, przeniczne i buraczane łany stanowią o bogactwie kraju. Po przeciwnej, zachodniej stronie tucholskich borów leżą w malowniczej, pagórkowatej i lesistej okolicy chojnice. Miasto znane z licznych zabytków dawnego budownictwa, warowny niegdyś Gród Kresowy. Pierwotnie wznosiły się Hojnice między dwoma jeziorami leżąc na wąskim dzielącym je przesmyku co zapewniało miastu naturalną obronę dzisiaj jeziora te spuszczone zniknął również dawny zamek hojnicki pozostały natomiast w znacznej części mury średniowieczne okalające stare miasto i kilka baszt i bram warownych jako resztka dawnych fortyfikacji miejskich Wśród nich zwraca przede wszystkim uwagę potężna pięciopiętrowa brama Człuchowska. Obok niej panuje nad miastem wielka i ciężka, kwadratowa wieża gotyckiego kościoła farnego najstarsza to z zachowanych świątyń hojnickich. Od jego surowej, ceglanej architektury odbija pobliski barokowy kościół pojezuicki, pełen rzeźb i malowideł dwiema uwieńczony wieżami oraz Strzelistą wieżycą ozdobiony kościół ewangelicki, zbudowany w XVIII wieku na miejscu dawnego ratusza. Poza średniowiecznymi murami, wieżami i farą, nadają miastu staroświecką cechę stłoczone gęsto wśród śródmieściu stare mieszczańskie domy, zakończone trójkątnymi szczytami. Hojnice posiadają jednak nadto liczne budowle nowoczesne, wille Ogrody, śliczny wielki park miejski, a cieniste aleje łączą miasto z obfitującą w piękne widoki okolicą. Niedaleko na północ błyszczy wielka tafla wodna jeziora Harzykowskiego, a poza nim rozciąga się obszar lesisty i jeziorami usiany, stanowiący północno-zachodnią część borów tucholskich. Przylega on na północy przez granicę do dawnej ziemi bytowskiej, niegdyś lenna polskiej korony. Tu lud mieszka kaszubski, a w zapadłych wioskach słomiane jeszcze widnieją strzechy. Tu zachowały się na Pomorzu najlepiej zabytki drewnianego budownictwa, jak piękne, odwieczne kościoły w Leśnie, Bożyszkowie, Sfornigacu. Tu istnieją jeszcze liczne staropolskie zaścianki szlacheckie. Na zachodzie granica, przebiegając przez etnograficzny obszar Polski, odcina szereg wsi zamieszkałych przez Polaków. Na południe od Hojnic leżą rozsiane wsie tzw. Kosznajdrów, katolickich kolonistów niemieckich, osadzonych tu jeszcze przez Krzyżaków. Piaski tu nikną. Powierzchnie zaścielają urodzajne gliny. Żyzne również role zajmują sam południowo-zachodni kąt województwa, rozciągający się na południe od rzeki Kamionki w otoczeniu starych miasteczek, więc Borka, Sempolna i Kamienia. To obszar tak zwanej krainy, należący ongi do Wielkopolski. W obrębie samych Borów Tucholskich. Stworzono w wielu okolicach sztucznie nawodnione łąki przez rozprowadzenie wód rzecznych przy pomocy irygacyjnych kanałów. Obfitość wód brdy i czarnej wody zasilanych mnóstwem jezior ułatwiała te pracę, dzięki której spore nieraz powierzchnie względnych nieużytków zamienione zostały na obszary produktywne. Tak więc, na przykład, brdę spiętrzono do wysokości 12 metrów w kloni niedaleko Rytla. Przy pomocy wielkiej śluzy, by wody jej wprowadzić w kanał. Podobne urządzenia znajdujemy i w innych okolicach. Dolina Dolnej Wisły, przecinająca na wskroś wał Bałtyckiego pojezierza, stanowi wewnątrz niego odrębny, obcy element krajobrazowy, różniący się wybitnie od otoczenia. Od Torunia do ujścia Brdy płynie Wisła w kierunku zachodnim. Pod Fordonem skręca nagle ku północy i rozpoczyna się przedzierać przez nadbałtycką groblę, tworząc długi przełom. Zanim go sobie wytworzyła, spływała niegdyś w dalszym ciągu na zachód, szeroką Pradoliną, równoleżnikowym obniżeniem, wyzyskiwanym dzisiaj przez bieg Dolnej Brdy i Noteć. Aby połączywszy się z wodami Odry, a następnie i Łaby, które stanowiły wówczas jej dopływy, znaleźć wreszcie wylot do Morza Północnego w okolicy obecnego ujścia Łaby. Drogę na północ wprost do Bałtyku tamował wiśle wówczas z końcem epoki dylowialnej lodowiec, pokrywający jednolitą czaszą obszar bałtycki. Poza tym tamowały jej drogę osadzone u skraju lodowca potężne nasypy. Wieńczone wysokimi, morenowymi wałami. Spiętrzone wody szeroko rozlewały się przed tą przeszkodą, tworząc zastoiskowe jeziorzyska, które, zmieniając nieraz poziom i położenie w miarę stopniowego cofania się i wahania lodowcowej krawędzi, mozolnie przelewały się na zachód, szukając tam możliwego odpływu. Dnem takiego zastoiska jest otoczenie Torunia. Zmieniając kierunek i wkraczając pod Fordonem w przełom, tworzy Wisła wąską zrazu dolinę. Jej wysokie, lasem porosłe brzegi zbliżają się do siebie na odległość zaledwie 2,5 km, ale w dalszym ciągu dolina się rozszerza. Stoki jej rozstępują się na kilka, a nawet miejscami na kilkanaście kilometrów. Po ujętem w ich ramy szerokim piaskiem dnie wije się leniwo-potężna rzeka w wielkich, łagodnych skrętach i podsuwa się na przemian pod prawy to pod lewy stok doliny, pozostawiając z boku rozległe równie nadrzeczne. Złożone z tłustych namułów tworzą one żyzne gdzie Gdzieniegdzie zaściela je odmiał piasczysty skupiony w wydmy. Napływowe równie ciągną się wzdłuż Wisły, pod Helmnem, Świeciem, Nowem i Kwidzyniem. Wreszcie, przy rozwidleniu rzeki przed ujściem, rozszerzają się w właściwą krainę Żuław, w wielką Wiślaną Deltę. Główny jej obszar, należąc do terytorium wolnego miasta Gdańska, znajduje się już poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej. Niskich porzeczy bronią przed krą i falą powodzi długie wały ochronne. Odsunięte o kilkaset nieraz metrów od rzeki, by dać miejsce wezbranym wodom wiosennym, obejmują one przy zwykłym wodostanie nadrzeczny obszar inundacyjny. Wyzyskany przez pastwiska, wśród których jasnej zieleni połyskują opuszczone starorzecza, płytkie łachy wiślisk. Same brzegi ujęte zostały na znacznych przestrzeniach w kamienne obramienia, z których wybiegają w rzekę poprzeczne groble, by zmienny nurt w środku koryta utrzymać. Rzeka, przerzucając się w wielkich łukach od jednego brzegu doliny do drugiego, podcięła stoki, śmiałe nadając im formy. Wysokie na kilkadziesiąt metrów urwiste zbocza stromo nieraz zapadają ku wiśle. Głębokie parowy rozcinają je gęsto, tworząc nagie wyrwy, wdzierając się energicznie w miękkie, przeważnie gliniaste podłoże. Na wyniosłych fantastycznie wąwozami porzeźbionych stokach, przypominających górskie krajobrazy, rosną dęby, graby i jawory. Zatula je gęstwa krzewów, niezwykłe nieraz tworząc ugrupowania. Widnieją tu na pochyłościach jednolite kwieciste zarośla głogu, licznych gatunków róż, tarniny, berberysu, trzmieliny, składając się na barwny, pachnący gąszcz. Na bezdrzewnych, słonecznych skłonach rosną trawy i zioła właściwe dalekim czarnomorskim stepom. Roślinność ma tu nieraz cechę pierwotnych, rzadkich już dzisiaj zespołów. I obfituje w osobliwe, zabytkowe gatunki. I tak, na przykład, piękny las mieszany, ocieniający poszarpane zbocza doliny Wisły pod opaleniem naprzeciw Kwidzynia, kryje w podszyciu brekinie i szereg gatunków pontyjskich. To też podlega ochronie. Podobnie jak strome stoki zbiegających ku wiśle parowów starogarskich. Oraz wysoko nad brzegiem wzniesiona góra Wawrzyńca, gdzie rozkwitają stepowe rośliny. Wisła, tocząc swe wody po szerokiem, płaskiem dnie doliny, rozdziela się niekiedy na ramiona i oblewa rozległe wyspy, ostrowy lub kępy zarosłe liściastymi lasami i gajami. U ich brzegów zielone bukiety wielkich drzew przeglądają się w nurcie rzeki. Na wilgotnych, żyznych, na pokrywających te kępy krzewi się roślinność niezmiernie bujna. Nad splątaną gęstwiną najróżniejszych krzewów wznoszą się korony drzew. Wspaniale rozwiniętych, niezwykłymi odznaczających się rozmiarami. Wielka kępa pod ostromeckiem słynie z olbrzymich topoli nadwiślańskich, białodrzewów i prastarych dębów. Wśród których znajduje się podobno okaz najgrubszy na Pomorzu. Panieńską kępę pod Hełmnem porasta las złożony z wspaniałych wiązów, którym towarzyszą stare dęby, topole i paklony. Kęp tych jest dużo. Najważniejsze z nich, prócz wspomnianych, to kępa Wilki pod Otłoczynem, Bazarowa koło Torunia, Pańska obok Sartawic. Wilcza poniżej Silna, Bratwińska opodal Grudziądza i największa ze wszystkich Klasztorna naprzeciw Nowego. W czasie powodzi zalewają je fale Wisły. Przyjrzyjmy się przebiegowi rzeki w przełomie. Od jego zaczątku po skręcie Wisły na północ i wdarciu się w groble po jezierza, Sąsiadują z jej prawym brzegiem wzniesienia hełmińskie, tworząc wysokie do 60 metrów zbocza. Zbliżają się te zbocza do rzeki pod Ostromeckiem. Malownicze ich stoki panują nad dnem doliny, w głębi której lesista z nurtów wisły wynurza się kępa. Cofają się następnie pod Unisław i Płutowo, robiąc miejsce hełmińskim żuławom, by pod samym hełmnem Ponownie przysunąć się ku rzece. Tu znów u lewego brzegu rozpostarły się piasczyste równie, sięgając poza ujście czarnej wody, pod mury świecia. Od świecia do słynnych z prześlicznego położenia sartawic, podcina wisła brzeg lewy, stromy i parowami pocięty, pozostawiając po prawym rozległy obszar po Potem zbocza rozsuwają się, po obu stronach wisły ciągną się równiny nadrzeczne. Poczem na prawym brzegu na odosobnionym wzniesieniu powyżej ujścia płynącej z Pojezierza Mazurskiego rzeczki Osy, pojawia się nad rzeką grudziąc. Dopiero pod nowem odkąd Wisła stanowi granicę państwa, przerzuca się jej koryto znowu pod zachodnie zbocza doliny. I towarzyszy im aż do ujścia wieżycy koło Gniewa. Po przeciwnej stronie widnieją urodzajne żuławy kwidzyńskie. Leżą one już na terytorium Prus wschodnich i tylko drobny skrawek prawego kwidzyńskiego brzegu należy do Polski. Poniżej Gniewa rozstępują się stoki doliny, przełom się kończy, a rozpoczyna żyzna delta Wiślana której tylko skraj zachodni u samej nasady na północ od Gniewa i pod Czewem leży w granicach Rzeczypospolitej. Główny jej obszar, najżyźniejszy i najważniejszy, bo nadmorski, Żuławy Gdańskie wraz z ujściem Wisły, do Polski dzisiaj nie należy. Przełom Wisły cieszy się słuszną sławą krajobrazowej piękności. Z krawędzi wzniesień obramiających dolinę roztacza się prześliczny i rozległy widok. Na majestatyczną, wijącą się w głębi wstęgę potężnej rzeki, po której przesuwają się łodzie i tratwy ujętą w ramy zielonych łąk i lesiste kępy nadwodne, na rozścielone na dnie doliny, wsie i żyzne pola uprawne, pocięte odwadniającymi rowami, wzdłuż których ciągną się szeregi wierzb, na dalekie przeciwległe zbocza spadzistym, wznoszące się skłonem, zarosłe gęstwiną krzewów, gdzie widnieje ciemna ściana lasu, lub wyłaniają się z zieleni ogrodów wieże i dachy starych miast i miasteczek. Jest ich tu cały szereg, wszak Wisła stanowi główną arterię wodną Polski, odwieczną naturalną drogę wiążącą jej wnętrze z morzem. To też wzdłuż jej biegu powstały i rozkwitły najważniejsze miasta. Pobudowano je na nadbrzeżnych wzniesieniach, górują więc nad doliną, nie będąc narażone na zalew w czasie powodzi. Na północ od przełomu Wisły przez pojezierze rozpościera się towarzysząca jej dolnemu biegowi dziedzina żuław gdańskich obszar wiślanej delty leży on poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej ale ujście Wisły i jego okolice wiążą się z resztą ziem polskich nie tylko przez historyczne wspomnienia pamięć przez długie stulecia aż do samych rozbiorów trwającej przynależności państwowej Lecz i przez żywotny zawsze i stały, bo na naturalnych geograficznych warunkach oparty, moment gospodarczo-komunikacyjny. Wylot Wielkiej Drogi Wodnej, w całości przez Polskę biegnącej i siecią swych dopływów łączącej polskie krainy, zachować musiał dla ich zespołu doniosłe znaczenie i dzisiaj, chociaż sam na obcem politycznie leży terytorium. Nad ujściem Wisły panujący Gdańsk jest nadal dla Polski przyrodzonym, przez naturę wytkniętym portem. Rola ta stanowi warunek jego rozwoju. Bez względu na sztuczne granice, łączą Rzeczpospolitą z ostatnim odcinkiem Doliny Wisły i sąsiadującą z nim krainą interesy życiowe, dzięki którym nie możemy obszaru tego uważać za obcy teren. Na terytorium Wolnego Miasta posiada też obecnie Polska zagwarantowane międzynarodowymi traktatami specjalne uprawnienia, pozwalające jej choć w części utrzymywać na nim komunikację i używać Gdańskiego portu dla celów własnej żeglugi. Obszar Delty Wiślanej, wciśnięty na południu klinem między Wisłę a Nogat, Rozszerza się dalej ku północy i rozpiera między Tczewem, Malborgiem, Elblągiem a Gdańskiem, tworząc krainę płaską i niską, gdzie niegdzie nawet opadającą niżej poziomu morza. Od Zatoki Gdańskiej oddzielają na północy długi, wąski wał wydmy nadbrzeżnej, przedłużający się w świeżą mierzeję. Na wschodzie szuwarem zarosłe moczary sąsiadują z zalewem świeżym. Ostro odcinają się od równinnej powierzchni żuław, ograniczające ją wzniesienia, na wschodzie wzgórza Elbląskie, na zachodzie, podsuwające się pod Gdańsk, stoki Kaszubskiego Pojezierza, którego część należy do terytorium Wolnego Miasta, wraz z historyczną pokojem roku 1660 upamiętnioną w dziejach Polski Oliwą. Cała napływowa równia jest dziełem wisły, jej ramion i dopływów. Osady rzeczne zaścielają powierzchnię. Od tysiącleci, układając się przy ujściu, wypełniły część większej ongi zatoki, zamieniły ją w obszar moczarów i torfowisk, które dopiero długa i wytrwała praca ludzka zdołała odwodnić i osuszyć. Wisła i nogat płyną dzisiaj między potężnymi tamami. Chroniącymi niskie porzecza przed zalewem. Na tłustych na mułach wytworzyła się żyzna niezwykle gleba. To też pola orne, skrzętnie uprawne i łąki soczyste, niezliczonymi odwadniane rowami zajmują powierzchnię żuław, zapewniając zamożność mieszkańcom. Urodzajny ten i bogaty, ale płaski i bezleśny obszar. Tworzy krajobraz jednostajny i mało urozmaicony. Przepływająca środkiem Wisła dzieli się raz jeszcze na północy, wysyłając jedno ramię, elbląską Wisłę, na wschód do zalewu świeżego, drugiem uchodzi wprost do zatoki gdańskiej, trzeciem wreszcie, lewem, płynie ku Gdańskowi na zachód. I to ramię rozdziela się, odkąd w roku 1840 przedarło się osobną odnogą powyżej Gdańska przez nadbrzeżny wał wydmowy do morza. Wisła Gdańska jest dzisiaj ramieniem martwym, służącym celom portu. Jak Gdańsk, tak i inne miasta Żuław rozsiadły się u skraju Niziny, chroniąc się przed zalewami. Stary Elbląg który od połowy XV wieku do Polski, aż do rozbiorów należąc, stale był jej wierny i świetne przeżywał w związku z nią czasy, wznosi się u stoku wzgórz opodal świeżego zalewu. Malborg, w XIV wieku rezydencja wielkich mistrzów krzyżackich, który dostawszy się w następnym stuleciu pod panowanie polskie, był stolicą województwa. Zbudował się na brzegu Nogatu. Potężna warownia uległa zapruskich pruskich rządów zniszczeniu. Później odnowiona jest pamiątką i symbolem obcego nad Dolną Wisłą władania. Część Dolnego Biegu Wisły od wiecznie polskiej rzeki i jej ujście niezupełnie do nas należy. Odzyszczemy i je. Rozdział piąty Nadwiślańskie miasta Toruń Nieraz przyrównywano Dolną Wisłę do Renu, stawiając jej przełom przez pojezierze obok słynnej z romantycznych widoków doliny, którą Ren wyrzeźbił w wyżynnych płytach zagradzających mu drogę do morza. Mimo całej różnicy krajobrazu wynikającej z innej budowy podłoża i innych dziejów obu rzek... Istnieją tu niewątpliwie pewne cechy wspólne i daleko idące analogie. I Dolina Wisły stanowi naturalny szlak dziejowy, wzdłuż którego na każdym kroku przemawia do nas historia. Jest to również obszar zmagań wielkich przez wieki trwających, walk o ziemię i władzę, prowadzonych od stuleci ze zmiennym szczęściem, dotychczas niezakończonych. Fala Wisły, pluszcząc o brzegi, nie rozpryskuje w kolorową mgłę legendy, ale tocząc się szumi wspomnieniami chwil chwały i klęski, opowiada o trudzie przetrwania, krzywdzie ucisku, radości zwycięstwa. I tu pochód dziejów nie tylko krwawym zaznaczył się tropem, lecz zostawił widome pamiątki twórczej pracy pokoleń. Rozpiął wzdłuż rzeki Długi różaniec średniowiecznych zamczysk, dzisiaj w gruzy się rozsypujących i szereg starych dumnych grodów spiętrzonych nad nurtem wieżycami odwiecznych tumów, kryjących pod strzelistemi sklepieniami skarby sztuki. Stąd też bieg Wisły przez województwo pomorskie, do którego dzisiaj i dawna Chełmińska należy ziemia przedstawia jeden z najbardziej interesujących i godnych poznania szlaków w Polsce. Pociąga zarówno pięknem widoków roztaczających się z wysokich krawędzi doliny, jak i lśni sławą zabytków architektury, zdobiących historyczne miasta rozsiadłe tu wzdłuż brzegów rzeki. Szereg ich rozpoczyna Toruń. Który leżąc u południowych granic województwa, jest jego największym miastem i stolicą. Położony na piasczystym lasem, porosłym z kraju żyznego obszaru ziemi chełmińskiej wznosi on się na prawym brzegu Wisły, która szeroko tu rozlana płynie ku zachodowi, i dzieląc się na dwa ramiona, nurtem pod samo podstępuje miasto. Niewielkie wzniesienie. Łagodnym stokiem opadającej kurzece terasy, na której torun się rozbudował, wystarcza, aby mu zapewnić bezpieczeństwo przed powodzią. To też, choć pierwotne miasto założone ongi zostało nieco dalej ku zachodowi, w miejscu niższym, już w XIII stuleciu przeniesiono je w położenie dzisiejsze więcej chronione przez naturę. Poniżej miasta krawędź doliny cofa się od rzeki. Stwarzając rozległe płaskie obniżenie sięgające na północ i zachód, aż poza ujście Brdy, prawie po przełom koło Fordona. To dno dawnego dyluwialnego jeziorzyska, znanego pod nazwą Zastoiska Toruńskiego, w którym spiętrzały się wody prawisły i przelewały na zachód torem Brdy Dolnej i Noteci – nim przedarłszy się przez garb po jeziorze, poczęły spływać do Zatoki Gdańskiej. Szeroką dolinę zalegają wzdłuż rzeki moczarowate łęgi, a dalej wydmy piasczyste porosłe sosnowym lasem. Na przeciwległym prawym brzegu ciągnie się w stronę Bydgoszczy rozległy obszar borów i odcina Dolinę Wisły od czarnoziemnej krainy Kujaw. Założone przez krzyżaków miasto rozrastało się szybko i odegrało w średniowieczu doniosłą rolę historyczną w dziejach licznych wojen Polski z zakonem. Toruń stanął mianowicie na czele owego związku miast pruskich, który, by zrzucić z kraju nienawistne jarzmo krzyżackie, zwrócił się do króla Kazimierza Jagiellończyka o przyłączenie Prus Zachodnich i ziemi chełmińskiej do Polski. Tu, z wybuchem trzynastoletniej wojny, Odebrał król polski przysięgę poddaństwa i hołd. Tu wreszcie w roku 1466 zawarty został pamiętny pokój zwany Toruńskim, mocą którego Polska odzyskała Pomorze, Ziemię Hełmińską oraz część Prus zachodnich z Malborgiem i Warmią, a Prusy wschodnie stały się państwem lennem, hołdującym odtąd przez dwa stulecia Polsce. Zanim z podległego wasala wyrosły na najgroźniejszego jej wroga. Już za krzyżackich czasów ważne emporium handlowe, ludne i rosnące w zamożność, członek potężnej Hanzy, był Toruń przez długie wieki jednym z najbogatszych miast Polski, drugiem obok Gdańska, centrum jej zagranicznego handlu. Korzystając z przywilejów zapewniających mu prawo składu dla towarów wiezionych Wisłą w górę lub w dół rzeki pomiędzy Krakowem a Gdańskiem oraz przewożonych lądem na drogach kupieckich łączących Bałtyk z Małopolską, Śląskiem, Węgrami i Rusią, ogromne z tego czerpał zyski. Pośredniczył wraz z Gdańskiem w stałym eksporcie polskiego zboża i drzewa. W dowozie przetworów zachodnioeuropejskiego przemysłu, przede wszystkim sukna. I w samym Toruniu żywy rozwinął się przemysł, i wysoki osiągnął rozkwit. Zwłaszcza tutejsze pracownie i warsztaty ludwisarskie i płatnerskie cieszyły się z dawna szeroką i zasłużoną sławą. Wychodziły z nich dzwony, mogące uchodzić za wzór odlewniczej sztuki, zbroje hartowane i oręż wysoko ceniony przez współczesnych. Słynne toruńskie pierniki i wódki starą posiadają tradycję i daleko poza Polską są dzisiaj jeszcze znane. Możny patrycjat toruński opływając w bogactwa zdobyte handlem i przemysłem przyozdobił miasto wspaniałymi gmachami świątyń i świeckich budowli, a obwarowawszy je silnie... Zgromadził w jego murach dzieła sztuki, w których Toruń stał się skarbnicą i których resztkami dzisiaj słusznie się chlubi. Przede wszystkim jednak szczycić się może Toruń tym, że był miejscem urodzenia jednego z największych synów Polski Mikołaja Kopernika, urodzonego w 1473 roku, który chwałą nieśmiertelną okrył imię Ojczyzny i rodzinnego miasta. Uczciło go ono pomnikiem wzniesionym na rynku. Średniowieczny Toruń składały dwa odrębne, nieraz rywalizujące ze sobą miasta: stare i nowe, założone w roku 1265, gdy liczne rzesze napływających osadników nie mogły się już pomieścić w obrębie pierwotnego grodu. Każde z nich pełne było wspaniałych kościołów i gmachów, obwiedzione osobno warownymi murami i wieńcem baszt obronnych. Rozdzielała je jedynie głęboka fosa, przez którą dwa prowadziły mosty. Wznoszący się ongi nad starym miastem Zamek Komturów zburzyli w roku 1454 mieszczanie doprowadzeni do rozpaczy uciskiem zakonu. Wiele przepysznych budowli zdobiących dawny Toruń padło niepowrotnie w gruzy w czasie wojen szwedzkich. A po rozbiorach, przeciw którym Toruń bronił się dzielnie, także wojska pruskie zdobywać go siłą musiały, po huraganie napoleońskich wojen, które nowych przysporzyły ruin, najwięcej cennych zabytków zniszczyły dopiero w XIX wieku zaborcze rządy pruskie. Rozebrano wówczas w wandalski sposób na łom szereg prastarych gotyckich kościołów, będących chlubą i ozdobą miasta, jak olbrzymi kościół Dominikanów, świętego Wawrzyńca, świętej Barbary, świętej Katarzyny. Jeszcze w drugiej połowie zeszłego stulecia zburzone zostały średniowieczne, podwójne mury obronne okalające miasto od zachodu i północy, liczne warowne wieże i stare, stylowe bramy miejskie hełmińska, biała, katarzyńska, paulińska, kociagłowa itd., które usunięto, by zrobić miejsce pod fortyfikacje przy przemienianiu Starego Grodu przez pruski rząd w nowoczesną niemiecką twierdzę. Mimo tych strat nieodżałowanych, zdołał Toruń utrzymać staroświecki zabytkowy charakter i pozostał szacowną skarbnicą architektury. Mało jest w całej Polsce miast, w których dochowało się tyle i tak pięknych pomników średniowiecznego budownictwa. Wybijają się wśród nich na czoło jako najznamienitsze klejnoty trzy wspaniałe gotyckie świątynie z XIV wieku. Surowe i poważne ceglane gmachy noszące typowe cechy tak zwanego nadwiślańskiego gotyku, będące najczystszym, może i najpiękniejszym obok pelpińskiej katedry i fary hełmińskiej wzorem tego stylu. Są to kościoły świętego Jakuba, świętego Jana i Najświętszej Panny Marii. Górujący nad nowym miastem Kościół świętego Jakuba, uderza już z dala widokiem ogromnej, czworokątnej, jakby z dwóch odrębnych i przybudowanych do siebie części złożonej wieży, która rozszerza się nieco ku górze, gdzie wieńczy ją podwójny bliźniaczy dach. Zbudowany w XIV stuleciu uchodzi za architektonicznie najpiękniejszą z gotyckich świątyń krzyżackich. Wyróżnia się dziwną szlachetnością form i prześlicznym gwiaździstym sklepieniem wiążącym ściany najdawniej powstałego prezbiterium, a nadto bogactwem i wytwornością dekoracji zewnętrznej. Tworzą ją ozdobne przypory, które wstrzeliste przedłużają się zakończenia oraz oryginalna i piękna, podziwiana przez znawców, ściana szczytowa płaskiej absydy pozębiona i w lekkie smukłe wystrzelająca wieżyczki. Poza tym niezwykłą, rzadką u nas ozdobę wątku surowych ścian ceglanych stanowi użycie cegieł kolorowo glazurowanych, które wysoko zaznaczają się na ciemnym tle barwną wstęgą starych łacińskich napisów. Wszystkie te szczegóły ożywiają monumentalną prostotę z czerniałych, średniowiecznych murów, właściwą północnemu, bałtyckiemu czy nadwiślańskiemu gotykowi, dodając mu lekkości i wdzięku. Świątynia znajdowała się przez przeszło 100 lat w posiadaniu ewangelików, zanim oddano ją z powrotem benedyktynom, do których już poprzednio od XIV wieku należała. Rządy protestanckie Ogołociły jej wnętrze z najstarszych zabytków, to też istniejące pochodzą głównie z XVII i XVIII wieku. Los ten podzieliły zresztą i inne kościoły toruńskie. Posiada natomiast kościół świętego Jakuba liczne rzeźby i obrazy z epoki renesansu i baroku. Są w nim ślady starych fresków. A skarbiec kościelny kryje aparaty i relikwiarze, po części jeszcze średniowieczne, które posiadają niemałą wartość artystyczną. Wyposażenie wnętrza, mimo niejednolitości stylów, przedstawia zespół harmonijny i pełen powagi. Nad starym miastem. Piętrzą się ogromne grzbieciste kadłuby kościołów Najświętszej Marii Panny i świętego Jana. Między nimi wyrasta wysoka, tempo zakończona gotycka wieża Starego Ratusza. Kościół Panny Marii, niegdyś franciszkański, surowy gmach gotycki, bez wieży, położony obok rynku, posiada od strony wschodniej bogato profilowaną fasadę zdobną olbrzymiem oknem i trzema wdzięcznymi wieżyczkami wyrastającymi ponad dach prezbiterium. Trzynawowa świątynia, przykryta ongi była, tak jak katedra hełmińska, trzema odrębnymi równoległymi dachami o jednakowej wysokości. Zmienione to zostało dopiero z końcem XVIII wieku przez objęcie całości ogromnym wspólnym dachem. Na czym pierwotny wygląd budowli ucierpiał. Przepyszne, gwiaździste sklepienia trzech naw, na których pierwotnie osobne spoczywały dachy, podtrzymują dwa szeregi wysokich, smukłych ośmiokątnych filarów. Rzadkim i cennym bardzo zabytkiem są tu witraże z XIV wieku i zachowane resztki średniowiecznych malowideł ściennych. Zwracają uwagę śliczne stalle rzeźbione. Po franciszkańskie, o niezwykłej fantazji motywów i liczne stare cechowe obrazy z XV wieku. I tu reformacja pozbawiła wnętrze Kościoła wielu dawnych dzieł sztuki. Z nowszych pomników, zdobiących nawy i kaplice, wyróżnia się renesansowy, marmurowy grobowiec królewny szwedzkiej Anny, siostry Zygmunta III. Znanej z uczoności miłośniczki nauk przyrodniczych. Wielkie rzeźbione w stylu późnego odrodzenia organy z początku XVII wieku, stalle i ambona z tych samych pochodząca czasów, świadczą o artystycznym poziomie dawnych toruńskich mistrzów snycerzy. Również na Starym Mieście, ale bliżej Wisły, przy ulicy żeglarskiej, widnieje poważny Kościół świętego Jana, najstarszy z kościołów toruńskich, sięgający początkiem budowy XIII stulecia, w którym wzniesiono go na miejscu pierwotnej drewnianej świątyni. Dźwiga się on w górę ciężką, kwadratową wieżą z zegarem, pokrytą spadzistym, z dala widocznym dachem. W niej znajduje się główny portal kościelny. Nad podziw masywnej przyciężki kształt tej wieży jest wynikiem niedoprowadzenia jej budowy do zamierzonej pierwotnie wysokości. Gotycki kościół był w XVI wieku przez kilkadziesiąt lat w posiadaniu ewangelików, co opłacił utratą większości dawnych zabytków. Potem i katolickie odbywały się w nim nabożeństwa. Wreszcie przez blisko dwa wieki należał do jezuitów i wtedy wyposażony został szeregiem barokowych i rokokowych ołtarzy zdobiących go dzisiaj starsze i niższe od głównej nawy prezbiterium nosi cechy wczesnego gotyku a zachowane w nim resztki średniowiecznych fresków świadczą że szare dzisiaj ściany i łuki gotyckich świątyń torunia mieniły się niegdyś równie bogatą tęczą barw, w jaką ustroiła wnętrze Mariackiego Kościoła w Krakowie genialna intuicja i pędzel Matejki. Mimo zmiennych losów, jakie kościół świętego Jana przechodził w przeszłości, kryje on pod swym gwiaździstym sklepieniem, wspartym na wyniosłych filarach, mnóstwo artystycznych zabytków. Są między nimi stare rzeźby gotyckie, jak słynny tryptyk świętego Wolfganga, Bartłomieja i Tadeusza z XV wieku, i śliczna płaskorzeźba Matki Boskiej. Średniowieczne i późniejsze obrazy wspaniałe, odlane z brązu, grobowe płyty. Pośród licznych nagrobków i pomników wyróżniają się portretami zdobione epitafia królów polskich Jana Olbrachta, który w Toruniu życie zakończył. Jana III Sobieskiego oraz marmurowy biust Kopernika. Niektóre z kaplic noszą jeszcze nazwy dawnych zawodowych bractw mieszczańskich, jak kaplica szyprów, którzy w niej modlili się o pomyślność swych żeglarskich wypraw. Na środku rynku Starego Miasta, okolonego stylowymi domami, rozsiadł się ogromny, również gotycki, gmach Ratusza. Zbudowany z surowych cegieł, uwieńczony wysoką pozbawioną hełmu wieżą, której budowa sięga XIII wieku. Potężny trzypiętrowy budynek, mimo pożarów, zniszczenia w czasie szwedzkich wojen i licznych przebudowań późniejszych, jest jednym z najwspanialszych świeckich zabytków gotyckiej architektury w Polsce. Pierwotnie był to rodzaj bazaru toruńskich kupców. Zanim go z końcem XIV wieku rozszerzono i obrócono na siedzibę władz miejskich. Strzeliste, ostro łukowe wnęki, biegnące wysoko aż po szczyt ścian, ozdabiają jego monumentalne, pociemniałe ze starości fasady. Po czterech rogach wznoszą się wdzięczne, lekkie wieżyczki nakryte barokowymi hełmami, ożywiając posępną nieco budowlę. Gotyckie laskowania dodają smukłości kwadratowej wieżycy. Pod ratuszem ciągną się wielkie sklepione piwnice. Sklepiony jest również parter. Na pierwszym piętrze mieszczą się sale pamiętne pobytem królów polskich, którzy tu często przemieszkiwali. Stąd jedna z sal nosi nazwę królewskiej. Dawne urządzenie wewnętrzne ratusza spłonęło. W czasie ostrzeliwania miasta przez Karola XII z początkiem XVIII wieku. Ze starszych zabytków zachował się do dzisiaj szereg ślicznych drzwi, wzorzyście wykładanych różnokolorowym drzewem, metalem i masą perłową. Na drugim piętrze znajduje się bogate muzeum miejskie, które zawiera znaczne zbiory historyczne, archeologiczne, etnograficzne i przyrodnicze. Poza tym bibliotekę i dawne archiwum z tysiącami manuskryptów odnoszących się do dziejów miasta, Prus Królewskich i ziemi chełmińskiej. Przed ratuszem stoi duży, brązowy pomnik Kopernika. Tutaj to właśnie na Rynku Toruńskim w roku 1454 Kazimierz Jagiellończyk, zasiadłszy na tronie, Przyjmował uroczysty hołd przywróconych Polsce ziem od szlachty i miast Prus i Pomorza. Dostojna powaga sędziwych stylowych gmachów, pełnych zabytków i pamiątek przeszłości, głosi tu na każdym kroku tradycję dawnej potęgi i wysokiej z pokolenia na pokolenie przekazywanej kultury Starego Grodu. Jej wyrazem jest również szereg pięknych patrycjuszowskich kamienic, częściowo jeszcze gotyckich, przeważnie jednak renesansowych i barokowych, pochodzących z epoki rozkwitu miasta. Oryginalne ich fasady, ozdobne wysokie szczyty z wdzięcznymi facjatami i bogato nieraz i wytwornie rzeźbione portale nadają stylowy wygląd rynkowi i ulicom śródmieścia. Na niektórych domach widnieją jeszcze stare godła kupieckie. Wysokie a malownicze przedproża prowadzące do bram i ławy kamienne zniesiono dopiero w XIX wieku. Wąskie w regule dwu lub okienne ściany frontowe odpowiadają dawnym warunkom zabudowania. Zacieśnieniu miasta w obrębie obronnych murów gdzie Gdzieniegdzie, jak na ulicy Ciasnej, przerzucają się w poprzek starej uliczki sklepione łuki. W ulicach, zwróconych ku wiśle, widnieją liczne, wielopiętrowe spichrze, częściowo jeszcze gotyckie, i przeważnie z surowej zbudowane cegły. Są między nimi gmachy sięgające XIII wieku. Większość poprzerabiana już i zmieniona. Ilość ich jest świadectwem doniosłej roli, jaką Toruń w przeszłości odgrywał w handlu zbożowym. Panujący niegdyś nad miastem warowny zamek Krzyżacki legł dawno w gruzach, zdobyty i zniszczony przez powstałych przeciw uciskowi zakonu mieszczan toruńskich, pragnących połączenia z Polską. Z ruin jego niewiele pozostało. Ocalał obok resztek murów z trzema bramami. Tak zwany dansker nad Mokrą, przysadzista gotycka baszta, wysokim nakryta dachem, łącząca się z zamkiem górą przerzuconym łukowym przejściem sklepionym, zaopatrzonym w strzelnicę. Podobne gdaniska danskery uchowały się w starych zamkach krzyżackich Malborga i Kwidzynia. Tworzą one typowy składnik ówczesnych warowni. W sąsiedztwie wznosi się przytulony do zamkowych murów opodal średniowiecznego spichlerza stary gotycki budynek z wyniosłym schodkowatym szczytem Junkerhof gmach z XV stulecia przeznaczony pierwotnie na miejsce zebrań i zabaw młodych kupców związki i bractwa kupieckie posiadały ongi wspaniałą siedzibę w dawnym dworcu Artusa który powstał już w XIV wieku i wznosił się na staromiejskim rynku naprzeciw ratusza. Przebudowany w stylu odrodzenia na przełomie XVI i XVII wieku, budził podziw pięknością i artystycznym bogactwem urządzenia. Zniszczał jednak po rozbiorach Polski i został zburzony. Na jego miejscu zbudowano pod koniec ubiegłego stulecia nowy dworzec Artusa który jest jednym z okazalszych i piękniejszych nowoczesnych budynków miasta. Toruń zachował szczęśliwie sporą część swych murów obronnych i baszt oraz kilka bram miejskich na obwodzie, zresztą nie najwspanialszych z tych, które go niegdyś otaczały. Założone nad brzegiem rzeki i szerokim jej nurtem bronione od południa miasto, głównie od przeciwnej lądowej strony wymagało sztucznych umocnień. Tu też wznosiły się najsilniejsze obwodowe fortyfikacje podwójne mury, wieże i furty, bronione przez wysunięte przednie barbakany. Ale ta właśnie część obwarowań torunia, choć częściowo dotrwała jeszcze do drugiej połowy XIX stulecia, zniknęła bez śladu, skazana na rozbiórkę przez pruskie władze. Natomiast od strony Wisły. Utrzymały się dawne wieże i mury w całości, na znaczniejszej przestrzeni. I oglądane z przeciwległego brzegu piętrzą się groźnie nad wodą, nadając miastu wygląd iście średniowiecznej warowni. Spośród ocalałych gotyckich bram miejskich wyróżnia się wielkością zwrócona ku wiśle brama mostowa. Zdobią ją ostrołkowe wnęki i wieńczą zębate blanki. Z baszt wyrastających wzdłuż zewnętrznego muru zwraca przede wszystkim uwagę silnie w jedną stronę pochylona krzywa wieża. To pizańska wieża Torunia. Dzisiejszy Toruń, poza starym śródmieściem skupiającym historyczne zabytki, gdzie utrzymał się jeszcze w pewnej mierze dawny typ miasta, posiada pięknie rozbudowane nowe dzielnice – Liczne, nowoczesne, nieraz okazałe budowle publiczne i prywatne. Ulice pełne sklepów tętnią żywym handlowym ruchem. Rozległe przedmieścia zdobne w zieleń parków mają charakter typowych dzielnic willowych. Najpiękniejsze z nich jest bydgoskie przedmieście. Położone w zachodniej stronie miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie ślicznego parku miejskiego ciągnącego się wzdłuż wzgórzystych i drzewami ocienionych wybrzeży wiślanych. Dwa długie, blisko kilometrowe mosty łączą toruń z lewym brzegiem Wisły, na którym leży miasteczko podgórz i gdzie znajduje się główny dworzec kolejowy. W dole odcięta ramieniem rzeki rozciąga się urocza bazarowa kępa, podłużna wyspa starymi drzewami zarosła, zamieniona na rozległy park. Poniżej miasta zbudowano wielki port drzewny, gdzie dobijają tratwy wiślanych wisaków, spławiających budulec z polskich lasów. Ogromne składy drzewa zalegają tu wybrzeże. Torun jest i obecnie pierwszorzędnym ogniskiem handlu drzewem i zbożem. Posiada nadto rozwinięty przemysł: fabryki żelaza, tartaki, gorzelnie itd. Jest miastem zamożnym i rozrasta się szybko. Za czasów zaboru był silną nadgraniczną twierdzą niemiecką. Żarzył się w nim i wówczas pod narzuconym pokostem Niemczyzny gorący duch polski. I promieniował na całą prowincję dzięki wytrwałej pracy kulturnej szeregu towarzystw i związków polskich. Dzisiaj nieskrępowany, tętni pełnią narodowego życia. Spełnianie roli stolicy województwa pomorskiego utrudnia Toruniowi jego położenie na skraju tego obszaru. Za miastem rozciągające się wzdłuż stoków doliny i biegnące z krajem lasów cieniste promenady i rozległe parki dostarczają malowniczych widoków na Wisłę i przeciwległe wzniesienia, gdzie czernieją na piaskach wielkie bory cierpickie. Do najbardziej pięknych okolic wycieczkowych należą barbarki z odpustową przez liczne rzesze ludu odwiedzaną kaplicą. Nie brak w otoczeniu Torunia i letnisk, jak czerniewice leżące na południowym brzegu Wisły, posiadające słone źródła, i otłoczyn, gdzie z grzbietów lesistych wzgórz można ogarnąć okiem daleki horyzont. W okolicy Torunia sterczą nad brzegami Wisły szczerbate ruiny historycznych zamków w Złotorii, Dybowie, Nieszawie. Przypominających krwawe dzieje walk Polski z krzyżackim zakonem, Szczerniałe resztki zamczyska w Złotorii, widniejące na spadzie brzegu Wisły w sąsiedztwie ujścia Drwęcy, zapisały się w dziejach ważną rolą, jaką nadgraniczna tawarownia wzniesiona przez Kazimierza Wielkiego odegrała w historii na przełomie XIV i XV stulecia. Naprzeciw Torunia leżą na lewym stoku doliny zwaliska Zamku Dybowskiego, zbudowanego przez Władysława Jagiełę. Jeszcze w XIX wieku służył on za fortecę. Poniżej nieznaczne ślady pozostały po Zamku Nieszawskim, zburzonym w XV wieku. Tylko mury omszone rozpadające się sterczą po nim wśród szumiących łanami zbóż pól nadwiślańskich. Dzięki tylu i tak pięknym pamiątkom historycznym, rozrzuconym na tle pięknego krajobrazu, Toruń wraz z swą okolicą stanowi jeden z najbardziej interesujących tematów dla krajoznawców i turystów. Hełmno. Poniżej Fordonu, gdzie Wisła zmieniwszy kierunek skręca ku północy a strome, lasem pokryte brzegi zwężonej doliny zbliżają się ku sobie i spięte tu są ogromnym, najdłuższym w całej Polsce mostem, 1325 metrów, stoki rozstępują się znów, obejmując szeroką, płaską równie nadrzeczną, częściowo zajętą przez żyznę uprawnymi polami pokryte żuławy, częściowo zaś Zasłaną przez piaszczyste zalesione wydmy. Na prawym brzegu doliny, na półwyspowatym cyplu wyżynnym wysuniętym w nią od południowego zachodu i po stronie wschodniej odciętym biegiem rzeczki Fryby, leży nad samą Wisłą w obronnym już z natury położeniu Hełmno. Jeden z najstarszych grodów polskich, istniejący już za pierwszych piastów. Pierwotna osada znajdować się miała dalej w górę Wisły, na miejscu, gdzie obecnie leży wieś o znaczącej nazwie Starogrodu. Pamiętać ona miała czasy Mieczysława I, który według tradycji wzniósł tu świątynię w pogańskim jeszcze kraju. Dopiero po zniszczeniu, jakiemu gród uległ skutkiem powtarzających się napadów prusaków, przeniesiono go z początkiem XIII wieku w dzisiejsze, więcej obronne położenie. Po sprowadzeniu krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego, było Hełmno przez pewien czas ich główną siedzibą. Na magdeburskim prawie miejskim, które zyskało w XIII wieku, wzorowały się w ciągu stuleci następnych polskie miasta. Stąd ustrój ten samorządowy nosił u nas nazwę Prawa chełmińskiego. Dzięki korzystnemu położeniu Zdobyło miasto w ciągu XIV już wieku przez handel na Wiśle znaczenie niemałe i bogactwo. Także jako członek hanzeatyckiego związku zdołało w cień usunąć rywalizujący z niem Toruń. Z końcem XIV stulecia powstała tu nawet za papieskim przyzwoleniem Akademia wzorowana na Bolońskiej, która zmienne przeszedłszy koleje... Z czasem po odnowieniu stała się filią krakowskiej. Po epoce krzyżackich rządów, spod których wyłamało się Hełmno w roku 1454, przez przyłączenie do Związku Miast Pruskich, stało się stolicą województwa i miastem biskupiem. Za czasów zaboru było ważnym ogniskiem ożywionego ruchu narodowego na terenie Prus zachodnich. Nieraz nazywano Chełmno Małym Krakowem z powodu licznych jego świątyń i zabytkowego charakteru miasta. Potężne, panujące nad całością wieże wspaniałych gotyckich kościołów, zachowane obronne mury miejskie i baszty średniowieczne, poważna brama grudziącka, śliczny renesansowy ratusz przypominający zabytki Krakowa z Zygmuntowskiej epoki, wreszcie stare, stylowe kamienice śródmieścia. Wszystko to owiewa hełmno urokiem wspomnień dostojnej przeszłości tchnieniem niepowszedniego piękna. Z kościołów hełmińskich najpiękniejszym i najoryginalniejszym jest wznosząca się w pobliżu rynku fara. Z dwóch jej wielkich kwadratowych wież jedna jest niedokończona. I o połowę niższa od drugiej, którą zdobi widoczny z dala stromy i wysoki hełm, okolony kamienną galerią. Spośród trzech jednakowej wysokości sklepionych naw, środkowa tylko posiada dach podłużny, zakończony zębatymi schodkowatymi ścianami szczytowymi. Dwie pozostałe, boczne, przykryte są w niezwykły sposób szeregiem poprzecznych siodeł. Śliczny portal gotycki prowadzi do wnętrza, które prócz średniowiecznych witraży zawiera piękne ołtarze i grobowce, przeważnie z późniejszych już czasów. Cenne zabytki posiada poklasztorny, ongi do benedyktynek należący kościół zbudowany na brzegu wyżyny obok obwodowych murów miasta. Ogromny kościół pofranciszkański, Odznacza się wysoką po stronie apsydy wznoszącą się wieżą panującą nad miastem. Wszystkie kościoły chełmińskie, a więc oprócz wspomnianych jeszcze dawny dominikański, obecnie należący do ewangelików, świętego ducha opuszczony i również potężną dźwigający się wieżą oraz kościół świętego Marcina noszą cechy typowego nadwiślańskiego gotyku. Znagiej wzniesione cegły uderzają ozdobnymi fasadami, wyposażonymi w wnęki ostrołukowe i laskowania, strojnymi w zębate, charakterystyczne szczyty, które ciężkim gmachom nadają strzelisty wygląd. Z obronnych murów miejskich przetrwała do dziś dnia większa część, wraz z szeregiem wieńczących je warownych wież, jak wieża Prochowa. Dzięki którym miasto niezwykle malowniczy z daleka już przedstawia widok. Od surowego gotyckiego stylu i ciemnych murów tych średniowiecznych, architektonicznych zabytków starego hełmna, szczególnie odbija wdzięczna i jasna budowla wzniesionego na rynku ratusza, ukoronowanego bogatą attyką i smukłą zakończonego wieżycą. Zbudowany w XVI wieku, nosi on wybitne piętno włoskiego odrodzenia przeszczepionego za Jagiellonów do Polski. Jedyna istniejąca z dawnych bram miejskich, Grudziądzka, na której froncie jaśnieje w półkolistej wnęce płaskorzeźba Matki Boskiej, zatraciła średniowieczny wygląd i późniejsze, renesansowe, posiada zakończenie. Dzisiaj jest hełmno niewielkim, zacichłym miasteczkiem, czystym i pięknym. Które pod strażą swych starych murów i wieżyc w cieniu wielkich kościołów wsłuchuje się w szum opłukujących mu stopy fal Wisły i w echa przeszłości, których jest zawsze pełne. Na obwodzie miasta ciągną wzdłuż omszałych murów miejskich aleje, z których zachwycający widok roztacza się w Dolinę Wisły. U podnóża na dnie doliny rozpościerają się urodzajne żuławy hełmińskie. Słynące z owocowych sadów, a na Wyspach Wiślanych, Ostrowie i Panieńskiej Kępie zieleni się gąszcz drzew, wielkich nadwiślańskich topoli, wiązów i dębów. Zarosłe cienistymi lasami zbocza dolinne żłobią malownicze, głębokie parowy. Niegdyś na skłonach tych słonecznych rozciągały się winnice. Podobnie jak pod Toruniem. Świecie. Zarówno Toruń jak Hełmno, leżąc na wschodnim brzegu Wisły, na skraju dawnej ziemi hełmińskiej, choć dzisiaj wchodzą w skład pomorskiego województwa, do historycznego pomorza nigdy nie należały. Starym pomorskim grodem jest natomiast na przeciwnym lewym brzegu Wisły, przy ujściu czarnej wody płynącej z tucholskich borów, wzniesione miasto świecie. Dziwne były losy tej osady, która dwukrotnie zmieniała położenie. Początkowo zbudowana na wysokim stoku doliny, przeniesiona została w XIII wieku w dół, nad sam brzeg rzeki. Tu umocnili ją potężnym zamkiem krzyżacy ale w połowie zeszłego stulecia schroniło się miasto przed powtarzającymi się wylewami z powrotem na krawędź wyżyny, gdzie wznosił się niegdyś gród pierwotny, pozostawiając w dole ruinę komturskiej warowni. Jej okrągła wieża przegląda się dotychczas w toni wiślanej. Dzieje świecia zamierzchłej sięgają przeszłości. Wchodziło w skład państwa chrobrego, Brał je znowu krzywousty. W XII wieku było stolicą dzielnicowych książąt pomorskich, a potem za wojen krzyżackich ważną odgrywało rolę. Z powodu obronnego położenia zakon po ciężkich dopiero walkach potrafił je opanować. Dzisiaj z Dolnego Miasta pozostał tylko stary gotycki kościół farny i romantyczna nadwodna ruina zamku którego główny zrąb prozebrany został przez rząd pruski dopiero w XIX wieku. Obecne górne miasto, położone dalej od Wisły, na wzniesieniach południowego brzegu Czarnej Wody, będąc nową osadą, posiada szerokie ulice, ładne budynki publiczne i wille, a sąsiadujące z nim na zachodzie wysokie stoki doliny, ciągnące się poza Sartawice, Stanowią najpiękniejszą krajobrazowo część całego przełomu Dolnej Wisły przez Pojezierze. Urwiste brzegi, fantastycznie podarte wcięciami wąwozów i bujną okryte roślinnością, stromo tu opadają w szerokie dno doliny, zajęte przez piasczystą zrazu równinę. Która dalej na północ przechodzi znowu w gęsto zasiedlony i kratką ról pocięty pas żuław. Zarówno piękno krajobrazu, na który składa się szeroka wstęga potężnej już Wisły, rozległe żuławy i strome obrywy wyniosłych ścian brzegu, jak i bogactwo zabytków przeszłości zachowane w hełmie i świeciu, zmuszają krajoznawczego wędrowca. Do dłuższego zatrzymania się w tej okolicy. Grudziąc. Poniżej, na prawym brzegu Wisły, piętrzą się dachy i wieże Grudziądza. Dawne łożysko rzeki odcina tu od dolinnego stoku parę wzgórz. Na północnym z nich rozbudowało się miasto i sąsiadująca z nim forteca. Na południu rozciągają się na cofniętych tu zboczach wyżyny liściaste lasy, staczając się w dolinę. Na północy widnieją poza ujściem osy strome, wysunięte ku zachodowi wzgórza zakrzewskie, porosłe sośniną. Od wschodu sąsiadują z terenem miasta wilgotne łąki, tamując jego rozrost w tym kierunku, a za nimi... Ciągną się śliczne lasy bukowe i sosnowe. Najstarsza część grudziądza wznosi się na samej krawędzi wysokiego brzegu Wisły, w sąsiedztwie góry zamkowej, na której szczycie sterczy z dala widoczna, zczerniała baszta dawnego zamku. Śródmieście okala od wschodu i południa trynka, kanał będący odgałęzieniem uchodzącej dalekiej ku północy osy. Tu skupiły się najstarsze budowle Grudziądza. Wśród nich zaś zwracają uwagę ogromne, wielopiętrowe spichrze, częściowo jeszcze średniowieczne, przyparte do wyniosłego brzegu Wisły. Oddzielone od niej szerokiem nadbrzeżem. Są one świadectwem roli, jaką handel zbożem z nadwiślańskich krain odgrywał w życiu miasta. W pobliżu, na rogu rynku, Stoi gotycki kościół farny św. Mikołaja, z ciężką, kwadratową wieżą i ślicznym renesansowym portalem, zawierający liczne i cenne artystyczne zabytki. Poza tym wznoszą się wśród Śródmieściu późniejsze barokowe kościoły. Po jezuicki, sąsiadujący z farą, należący doń klasztor przerobiono na ratusz i dawny kościół benedyktynek. Tuż obok niego ciągną się jeszcze resztki obronnych murów miejskich, których część zachowała się również za spichrzami oraz po południowej i wschodniej stronie starego miasta. Z bram miejskich jedynie brama wodna dotrwała do dzisiaj. Reszta dawnych obwarowań zniknęła, jak zniknął stary zamek, który ongi z góry zamkowej panował nad miastem. Z średniowiecznej tej warowni, rozebranej z początkiem XIX wieku przez rządy zaborcze, pozostała jedynie samotna wieża zwana klimkiem. Liczne nowożytne budowle o monumentalnym nieraz zakroju pozbawiły już i śródmieście dawnego, jednolitego charakteru. Miasto rozszerzyło się w ciągu XIX wieku znacznie. Od południa wyrosła pełna fabryk dzielnica przemysłowa i port zimowy. Na północy, w stronie fortów, skupiły się gmachy wojskowe i koszary. Na obwodzie powstały parki i dzielnice willowe. Przez Wisłę prowadzi wielki żelazny most przeszło kilometrowej długości. Na północ od miasta leży na wzniesieniu olbrzymia, dawna forteca grudziącka, zbudowana przez prusaków bezpośrednio po rozbiorze Polski, znana z przebytego w czasie wojen napoleońskich oblężenia. By zyskać materiał budowlany dla jej wzniesienia, rząd pruski wydał wyrok zagłady dla wielu zabytkowych średniowiecznych budowli w okolicy. Stary gród grudziącki istniał już za pierwszych piastów i pierwotnie nosić miał nazwę Gródka. Wchodził w skład państwa Chrobrego. Był później w rękach Prusaków. Potem znowu przez dłuższy czas miał go zakon Krzyżacki. Aż wreszcie, przystąpiwszy do Związku Miast Pruskich, powrócił w XV wieku do Polski. W nim, na przemian z Malborgiem, odprawiały się sejmiki generalne wszystkich trzech województw prus polskich. Grudziądz prowadził zyskowny handel zbożem. Był miastem zamożnym i warownym. W XVII wieku zniszczyły go znacznie wojny szwedzkie. Po rozbiorze kraju zmieniono go na silną twierdzę. Wtedy stracił wiele zabytków. Nowy jego rozkwit datuje się od zaprowadzenia kolei i zbudowania mostu na wiśle w drugiej połowie zeszłego stulecia. Dzisiaj jest grudziąc przede wszystkim miastem fabrycznym. Ważnym ośrodkiem przemysłu głównie żelaznego i ceramicznego, a jego zamożność i wzrastające znaczenie zaznacza się szybkim rozrostem i nowoczesnym charakterem miasta, grudziąc dzisiaj jednemu tylko Toruniowi w obszarze województwa ustępuje wielkością. Nowe Gniew Tczew. Miasteczkiem o prawdziwie zabytkowym charakterze jest na północ od Grudziądza, na lewym brzegu Wisły, malowniczo położone Nowe. Wznosi się ono na wschodnich kresach Kociewia, w pobliżu ujścia Montawy. Zbudowane na wyniosłej krawędzi wyżynnej, do której zbliża się tu bezpośrednio nurt rzeki, na spadzistym stoku otulonym gęstwą ogrodów, niezwykle piękny od strony Wisły przedstawia widok. Trzynaście baszt warownych okalało niegdyś miasto. Dziś, jako ich pozostałość, widnieją jedynie resztki murów, zaznaczają się obronne fosy. Zachowały się również dwie bramy miejskie, Gdańska i Grudziądzka. Dźwigają się nad miasto wielkie, średniowieczne kościoły gotyckie. Farny z wysoką wieżycą i ślicznie profilowanymi zębatymi szczytami oraz pobernardyński obecnie ewangelicki, który uległ późniejszym przebudowom, zachował jednak gotyckie prezbiterium i podziemną, oryginalną kryptę. Wzdłuż krawędzi stoku ciągną się zadrzewione aleje. Na pochyłości zbocza porastają cieniste sady śliwkowe. Na słonecznych skłonach uprawiano tu niegdyś winograd, jak pod Toruniem i Chełmnem. Po północnej stronie sąsiadują bezpośrednio z brzegiem lesiste wzniesienia. U stóp miasta rozpostarły się w dnie doliny zawisłą żyzne żuławy kwidzyńskie, których wąski tylko pasek przypadł Polsce. W dali za niemi widnieje na przeciwległym brzegu szerokiej niziny, już w prusiech wschodnich, położony kwidzyń z olbrzymim krzyżackiem zamczyskiem. Na północ od ujścia spływającej z kaszubskiego pojezieża Wieżycy rozsiadł się, również na zachodnim brzegu Doliny Wiślanej, gniew. Nad całe miasto wybijają się tu dwa wielkie średniowieczne gmachy – Zamek Krzyżacki i Kościół. Olbrzymie zamczysko, wzniesione po północnej stronie miasteczka, Przedstawia się jako potężna, czworoboczna budowla gotycka, ozdobiona czterema narożnymi wieżycami. Uderzająca ogromem typowo średniowieczna warownia, wzniesiona z surowej, poczerniałej przez stulecia cegły, ponure i groźne robi wrażenie. Zamek, wielokrotnie niszczony i znowu odnawiany, nie zmienił jednak zasadniczego wyglądu i dotrwał w całości do ostatnich lat. I dopiero niedawny pożar tak silnie go uszkodził, że obecnie grozi mu już zupełna ruina. Innym zdoby gotyku zabytkowym gmachem jest w Gniewie Kościół z XIV wieku, z wysoką wieżą i zębatymi ścianami szczytowymi. I gniew zachował jeszcze sporo miejskich murów, a bramy utracił dopiero w ciągu XIX wieku. Z świeckich starszych budowli. Cenną pamiątką jest dla miasta, znajdujący się w pobliżu zamku, barokowy dom Sobieskiego, w którym król, będąc posiadaczem gniewskiego starostwa, często zamieszkiwał. Rozległy rynek ozdabia szereg domów z charakterystycznymi podsieniami, staroświeckiej nadając mu wygląd. Poniżej Gniewa w odległości 12 zaledwie kilometrów na północ, między Walichnowami, a leżącym już po gdańskiej stronie w widłach rzecznych Piekłem, rozpływa się Wisła w dwie strony. Tu oddziela się Nogat, płynący ku północnemu wschodowi i uchodzący do Zalewu Świeżego, od Wisły Właściwej, zdążającej prosto na północ do Zatoki Gdańskiej. Tu... Rozpoczyna się Wiślana Delta. Niski i płaski obszar urodzajnych napływów rzecznych, tworzących rozległą, gęsto zasiedloną i bogatą krainę ujściowych gdańskich żuław. Rozciągają się one już na terytorium Wolnego Miasta, od którego rzeka stanowi tu granicę. Jej wschodnie ramię, czyli właściwa Wisła, toczy się stąd u podnóża wyżyny, z której wysokiego brzegu wzrok biegnie daleko ogarniając szeroki obszar roztaczającej się poza rzeką i wielkim ochronnym wałem żyznej równiny. Już nie w Polsce leżącej. Ostatnim miastem Rzeczypospolitej położonym nad Wisłą, jest tczew. Na północ od niego granica Polski wykręca się na zachód i porzucając bieg Wisły wspina się na wzniesienia pomorskie. Tczew, stary gród książęcy, podobne jak inne miasta pomorskie przychodził koleje. Brał udział w wojnach krzyżackich, gdańskich, szwedzkich, napoleońskich, zdobywany był i niszczony i znowu podnosił się z gruzów. Z dawnych zabytków zachował dwa piękne kościoły gotyckie, z których katolicki przechowuje cenne okazy średniowiecznej sztuki złotniczej, zaś ewangelicki, dawny dominikański, smukłą ośmioboczną wieżą wystrzela nad miasto. Dzisiaj jest Tczew ważną nadgraniczną stacją węzłową. Posiada wielkie kolejowe warsztaty i port rzeczny który projektowano rozbudować szerzej i połączyć kanałem z morzem. Połączony z morzem Wisłą przez jej ujście pod Świniorostem, uznany został Tczew w roku 1928 za port morski i otrzymał kapitanat. Brak mu jednak jeszcze odpowiednich urządzeń portowych. Dwa wielkie mosty łączą miasto z obszarem wolnego miasta Gdańska. Odczuwa się tu już bliskość morza i myśl do niedalekich biegnie wybrzeży. Wszystkie te na polskiej ziemi wyrosłe stare nadwiślańskie miasta, tak jak ongi pod władzą zakonu tęskniły za związkiem z Polską i same zerwały narzucone pęta, by się z Polską połączyć koroną, tak i później w czasie półtora wiekowego zaboru przechowały narodowego ducha który żywem w nich bije dzisiaj tętnem. Zamki konturów legły w ruinie. Chodowane sztucznie cechy obcości okazały się złudnym pozorem. Stare grody nad Wisłą są polskie, jak polską jest rzeka, która je wiąże. Na północ od Tczewa w miejscu, które zaledwie dwadzieścia kilka kilometrów dzieli od ujścia, opuszcza Wisła obszar Rzeczypospolitej, po którym zdążała przeszło 700 kilometrowym biegiem, płynąc od samych źródlisk przez polskie tylko ziemię. Zbierała po drodze w siebie wszystkie wody i drogi ku wspólnemu, naturalnemu, kierując je wylotowi, ku przyrodzonej bramie kraju. Drogę przez naturę wytyczoną sztuczna granica o krok przed tym wylotem tamuje. Bramę zamyka. Poza nią leżą żyzne łęgi wiślanej delty i Gdańsk, najważniejsze i największe z miast w obszarze Dolnej Wisły wzrosłych. Dawna to polska ziemia, już chrobry nad nią władał. A jeśli dzisiaj obcy tu rozbrzmiewa język, to pamiętajmy, że przez sto kilkadziesiąt lat rządzili tym krajem krzyżacy, że w roku 1309 wyrżnęli podstępnie całą ludność gdańska, by ją niemieckimi zastąpić przybyszami. A jednak już w połowie następnego wieku powstali gdańszczanie przeciw zakonowi, zburzyli zamek Komturów i poddali się Polsce. By trwać z nią w związku w dobrej i złej doli przez blisko pół czwarta stulecia aż do drugiego rozbioru, kiedy Prusy zdobywać Gdańsk musiały, gdyż mieszkańcy bronili miasta przed oderwaniem od Polski. Pamiętajmy, że dawna świetność Gdańska, jego potęga to owoc związku z Polską, że po zerwaniu tego związku nastąpił powolny upadek miasta i portu. Obecnie zaś, gdy podziwiając zaklęte w cegłę i kamień piękno przepysznych zabytków Starego Gdańska, spotykamy w nim na każdym kroku polskie pamiątki, świadczące o wspólnej przeszłości, nie zapominajmy, że i teraźniejszość, wyrażająca się zgiełkiem portowego ruchu, łoskotem stoczni i dźwiękiem okrętowych syren, nie jest nam obca. Wszak u podstaw obudzonego tu z powrotem żywszego tętna gospodarczego, leży oddziaływanie sąsiedztwa i stosunków z wstałą Rzeczpospolitą Polską. Nawiązanie choć w zmienionych warunkach i formie, naturalnych węzłów łączących w organiczną całość obszar Wisły. Port Gdański, który należąc do Niemiec. Był trzeciorzędnym portem bałtyckim, ustępującym królewcowi i innym, posiada obecnie dzięki stosunkowi z niepodległą Polską, przeszło czterokrotnie wyższy obrót niż przed wojną światową, przenoszący już 8 milionów ton regularnie netto rocznie. Nowy jego rozkwit jest bezpośrednio związany z rozwojem gospodarczym Polski. Na obszarze Wiślanej Delty, pozależącym w dzisiejszych granicach Rzeczpospolitej Trzewem, trzy rozsiadły się miasta – Gdańsk, Elbląg i Malbork. Ich historyczna przeszłość i rola obecna okazują wyraźnie, że decydujące znaczenie dla ich rozwoju ma Wisła. Pyszna stolica krzyżackiej potęgi Malbork Pozostała skromnym miasteczkiem, leżąc nad tracącym wody na korzyść gdańskiej wisły Nogatem. Zatrzymał się w rozwoju ongi tak świetnym, bogaty Elbląg, wzniesiony nad płyciejącym zalewem, odkąd skutkiem stopniowego zamierania Nogatu i Wisły Elbląskiej odcięty został od ożywczego wpływu wielkiej rzeki, z którą dzisiaj wiążą go już tylko sztuczne kanały. Jeden gdańsk pulsuje pełnią sił życiowych i znowu obecnie rozkwita. Zawdzięcza to oczywiście przede wszystkim temu, że leży nad morzem i to u brzegu w głębokiej, otwartej zatoki, a nie nad duszonym przez osady zalewem wiślanym. Obok tego jednak, drugim, niemniej ważnym warunkiem jego znaczenia jest bezpośredni związek z Wisłą, a przez nią. Z całym rozległym obszarem jej dorzecza. Dlatego Gdańsk, który był potężnym emporium za polskich rządów, spadł do roli podrzędnego portu w okresie zaboru, gdy leżąc w granicach Prus, odcięty został od całego górnego i średniego dorzecza Wisły. Od możności swobodnych stosunków z krainami polskimi, pod innym znajdującymi się zaborem. Obecnie bliższe stosunki, które wiążą go z wolną rzeczą pospolitą, skupiającą poza Deltą Ujściową cały obszar Wiślany, gwarantują mu z powrotem pomyślne warunki rozwoju i wiążą jego gospodarstwo z Polską. W tem też znaczeniu spełniły się częściowo prorocze słowa sędziego z arcypoematu Mickiewicza, gdy krzyknął na polowaniu: Miasto Gdańsk niegdyś nasze, znowu będzie nasze. Tak czujemy, błądząc po pięknych ulicach Gdańska, których bogactwo i piękno latami rosło na złocie polskiej pszenicy. Wszędy spotykamy ślady wiekowej zależności Gdańska od Polski. Na każdym kroku wita nas w napisie nazwisko polskie, wszędzie słyszymy nasz język. Wiemy to dobrze, czym stoi i dziś Gdańsk. Przynależnym nam on, choć nie politycznie, lecz gospodarczo tak jak nigdy przedtem miasto niegdyś nasze. Rozdział szósty Ziemia Chełmińska i pojezierze Brodnicko-Lubawskie. Ku wschodowi za przełomem Dolnej Wisły piętrzy się w dalszym ciągu nadbałtycka grobla tworząc pojezierze Mazursko-Pruskie. Jedynie południowe stoki tego obszaru leżą w granicach Polski. Najwyższe wzniesienia nie dochodzące tu jednak do poziomu Kaszubskich i największe jeziora Leżą już w prusiech wschodnich. Stamtąd z wododzielnego grzbietu ku południowi spływające strumienie drążą powierzchnię pochylającej się łagodnym skłonem ku wiśle krainy. Tu między osą a drwęcą rozpościera się hełmińska ziemia, płyta gliniasta przeważnie, na której z kraju osiadły nadwiślańskie grody toruń, hełmno i grudziąc. Obszar to słabo falisty, mało urozmaicony, za to słynny z urodzajnych gleb. Są to obok wiślanych żuław najżyźniejsze dziedziny północnej Polski stanowiące jej prawdziwy śpichlerz. Łany pszeniczne i buraczane pola ogromne tu zajmują powierzchnię, to też lasów tu prawie brak. Jedynie na obwodzie i w piasczystych okolicach nad rzekami, jak na północ od Torunia, nad Osą poniżej Grudziądza i nad Drwęcą, widnieją większe obszary leśne. Spływające ku wiślanej dolinie rzeki wcięły się w pobliżu krańców płyty głęboko, tworząc tu rzeźbę śmiałą i żywą. Monotonie wnętrza przerywają wijące się środkiem płyty odosobnione pasy morenowych wzgórz oraz rozrzucone po powierzchni jeziora, przeważnie długie, a wąskie, włączone w bieg rzek. Stąd nazwa Pojezierza Chełmińskiego. Na wysuniętym półwyspie takiego jeziora wznosi się starożytna Chełmża, ongi stolica Chełmińskiego biskupstwa. Szczycąca się jednym z najpiękniejszych i najokazalszych gotyckich kościołów północnej Polski. Dawną w centrum żyznego rolniczego obszaru chełmińskiej ziemi w otoczeniu buraczanych łanów posiada hełmża największą w Polsce cukrownię. Nie brak tej krainie historycznych zabytków. Gęsto rozsiane są po niej ruiny średniowiecznych zamków krzyżackich i polskich. Mamy je w Rogoźnie, gdzie zachowała się ogromna kwadratowa wieża wjazdowa, Radzyniu, Gołąbiu, wznoszą się nad jeziorami w Kowalewie, Popowie i tak dalej. A stare gotyckie kościoły dźwigają się nad zabudowaniami wsi i miasteczek, należąc do nieodłącznych szczegółów krajobrazu północnej Polski. Ze starych miast godny uwagi jest Gołąb, leżący nad drwęcą u starego przejścia przez rzekę w sąsiedztwie rozległych lasów. Na wzgórzu za miastem wznoszą się tu zwaliska zamku, o który gorące w czasie wojen krzyżackich toczono walki. Potężny gmach z czterema wieżami na rogach i osobną basztą, zbudowany w XIV wieku, ozdobiony został w późniejszych czasach renesansową attyką. Dzisiaj już tylko imponującą tworzy ruinę. Na wschodzie, poza Doliną Lutryny, obraz się zmienia. Teren staje się wzgórzysty, splątany labirynt jezior rozlewa się wśród piaszczystymi obszarami poprzegradzanych wzniesień, lasami wielkimi pokrytych. W zaklęsłościach niespokojnej powierzchni kryją się torfiaste moczary. To Brodnickie Pojezierze. Leży ono w pasie poprzecznego obniżenia, przecinającego dalej na północy, po groblę mazurską w źródłowym obszarze Drwęcy zaznaczonym tam skupieniem wielkich jezior jak Iławskie i Drwęckie i tutaj mamy podobne skupienie kilku równoległymi pasami ciągną się tu w kierunku z północnego zachodu na południowy wschód związane szeregi jezior przepływa je lutryna i strumienie ku południowi do Drwęcy płynące Największe to na zachodzie rozlane jezioro Wądzyńskie. Jest ich tu na niewielkiej przestrzeni ze sto. Słyną między nimi z uroczego położenia jeziora Ciche, Zbyczno, Łękorskie, Partencin. Otacza je leśna głusza. Nieliczne miasteczka tej krainy, jak Brodnica leżąca na jej południowym krańcu i również nad drwęcą wzniesione nowe miasto, chlubią się ocalałymi zabytkami średniowiecznego budownictwa w postaci gotyckich świątyń, starych wież i bram miejskich. Sporo tych zabytków posiada Brodnica. Obok trójkątnego rynku widnieje tu reszta starego gotyckiego ratusza z zegarową wieżą. Z obwarowań miejskich pozostała zębata kamienna brama i wzniesiona nad brzegiem drwęcy wieża mazurska. Za miastem dźwiga się ogromna ośmioboczna baszta, pozostałość średniowiecznego zamku. Nowe miasto chlubi się ślicznym stylowym kościołem gotyckim którego kwadratowa wieża dominuje nad miastem dwiema bramami miejskimi, Brodnicką i Lubawską i częścią starych murów. Dalej na wschodzie, w okolicy Litzbarku, pojawia się krajobraz Moreny Dennej. Zasiewa go mnóstwo lodowcowych oczek, połyskujących na nierównej powierzchni. Na południu roztaczają się lasy, aż ku działdowu położonemu wśród piasków i torfowisk. Na północy natomiast, w okolicy Lubawy, teren garbi się znowu silniej i podnosi ku stokom sąsiednich, już za granicą Rzeczypospolitej leżących, najwyższych wzniesień mazurskich. I tu lasy cieniste i ciche śródleśne jeziora stanowią naczelny rys krajobrazu. A cała ta urocza kraina jest tylko częścią mazurskiego pojezierza, którego skłon południowy stanowi. Jest skrawkiem większego naturalnego obszaru, te same noszącego cechy i przez ten sam lud polski po obu stronach kordonu zamieszkałego, który polityczna granica tutaj rozcina. Piękny ten zakątek Rzeczypospolitej w przyszłości równie będzie odwiedzany jak zachodnia część pomorza. Ze wszechmiar na to zasługuje. Województwo pomorskie obejmuje ziemie, które w obszarze Rzeczypospolitej szczególnie ważne mają znaczenie. Od początku dziejów krainy rdzennie polskie zachowały wiernie ten charakter. I mimo długotrwałego wysiłku obcej kolonizacji, posiadają ludność, która z podziwu godną wytrwałością oparła się wynarodowieniu. W najcięższych okresach ucisku manifestowała ona stale związek z ojczyzną. Utrzymała mowę polską i polskiego narodowego ducha. Kraina to wysokiej kultury rolnej, ogromnych, najlepiej w Polsce zagospodarowanych lasów, tysięcy jezior rybnych i bystrych strumieni dostarczających żywej siły przemysłowi. Z wartością ekonomiczną łączy ona urok krajobrazowy. Jest to bowiem równocześnie zachwycający pięknością widoków błękitny kraj pojezierza, kraj wzgórz lesistych jasnymi wodami oblanych i wyniosłych nadwiślańskich brzegów. Główną jednak i nieocenioną wartość przedstawia ta kraina przez to właśnie, że jest pomorzem, że z morzem graniczy i dostęp do niego własny Polsce zapewnia. Posiadając ten szczupły skrawek wybrzeża, na którym fale Bałtyku Polskiej dotykają Ziemi, odgrywa Pomorze rolę wyjątkową i niczem niezastąpioną. Wśród wszystkich polskich dziedzin jedyną. Roli tej dawna Polska nie doceniała. Władał już nad Pomorzem chrobry i krzywołusty krzyżackiego intruza, który nam bramę do morza zatarasował, pokonaliśmy w grunwaldzkiej potrzebie i przez długie stulecia dzierżyliśmy brzeg kaszubski nieprzerwanie, aż do upadku państwa. Ale mimo trwałego oparcia granic o morze, mimo mądre zamysły i poczynania flotowe Zygmunta Augusta, Batorego, Władysława IV, dla opinii polskiego społeczeństwa było morze żywiołem obcym. Może nie wiedzieć Polak, co to może, gdy pilnie orze. Pisał z końcem XVII wieku poeta Klonowicz i powtarzał zdanie ogółu. Bez echa przebrzmiały prorocze słowa polskiego męża stanu biskupa Dymitra Solikowskiego, który w XVI wieku głosił: Kto ma państwo morskie, a nie używa go, albo da sobie wydzierać, z wolnego. Niewolnikiem się staje Z bogatego ubogim I zesłał nam los niewolę długą i niedolę Ale sanabile sfecit deus nationes Daje Bóg zdrowieć narodom Zwolił i nam dla odrodzonej Polski jest pomorze jako ogniwo wiążące ją z Morzem Polskim skarbem najcenniejszym, z którym myśl Polska, polska wola i praca sprzęgły się już nieodwołalnie. Już użyć tego skarbu potrafimy, a wydrzeć go sobie nie pozwolimy nikomu. Jerzy Smoleński. Czytała Danuta Stenka.